Witam serdecznie szanownych Państwa, naszych słuchaczy, naszych widzów. Dzisiaj gościmy znanego reżysera, opowie o sobie więcej, Krzysztofa Wojciechowskiego, który opowie nam o kulisach pracy w filmie w tym strasznym PRL-u, który jednak miał i blaski, i cienie, o czym za chwilę powie Krzysztof. Zwróci on uwagę również, jak wygląda kinematografia polska teraz i kto rządzi i dlaczego na tym tracimy. Bo mogliśmy być potęgą, proszę Państwa, potęgą bardziej liczącą się, tak naprawdę, niż wojskowa i w innych dziedzinach, jaką można być potęgą filmową. Mogliśmy być równorzędnym partnerem, a może wyżej, jeżeli chodzi o szkołę filmową, u Stanisławskiego niż Stany Zjednoczone. Tak, 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 szanowni Państwo. Tym zresztą zajmuje się z blaskami cieniami Kinematografia Federacji Rosyjskiej, o czym wiem najlepiej, ponieważ pracowałem w niej 16 miesięcy, w Polskiej półtora miesiąca. No tak się złożyło, że wszystkie polskie siły polityczne, łącznie z obecną, nie chciały z moim ojcem rozmawiać. Mój ojciec już nie żyje, tematu nie ma, nie mam do nikogo pretensji, ale jako filmowiec rosyjski, a potem polski, chciałbym posłuchać tego, który miał ten zaszczyt pracować z moim ojcem, znać wielu ludzi, w tym aktorów, reżyserów, ale również ludzi drugiego planu, montażystów, dźwiękowców, proszę Państwa. Polskie kino ścigało się z zachodnim w latach 60., 70., 80. Co z tego zostało? Ochłapy z tego zostały. W związku z tym mówię o historycznym kinie, mówię o widowiskowym kinie, mówię o zapomnianym filmie ojca, Siwa legenda, jednym z najlepszych jego filmów. Tak, tak, tak. Mówimy o perspektywie światowej, nie tylko wewnątrz polskiej. Ja nie będę mówił o Hubalu, który doprowadził do przełomu. I bardzo wielu panów Solidarności zaistniało dzięki temu filmowi, szanowni Państwo, bo w ogóle by nie było tego tematu, gdyby pani Turlejska zwyciężyła i pana Ryszarda Filipskiego jako głównego bohatera i głównego aktora filmu by nie było. Będziemy mówić o rzeczach trudnych, bardzo trudnych do zrozumienia, tym bardziej, że z Krzysztofem łączy mnie również prosłowiańskość. Był uczestnikiem zjazdu słowiańskiego w Moskwie, o czym powie. Opowie również o swoich losach rodzinnych, też nie takich prostych. Przypominam panią Mirę Modelską, bardzo są podobne te losy. Internauci, zwróćcie uwagę również na stylistykę ubioru. My po prostu jesteśmy podobni. Ja stwierdziłem, że skoro w Polsce się nie da prowadzić tego życia, jakie chciałem prowadzić, nie chcę być wyrobnikiem u kogoś, no to wyjechałem do Rosji, gdzie kinematografia jest niewątpliwie większa i lepsza niż u nas. Prosty przykład. Ostatnio serial został nakręcony, jeszcze go nikt nie widział, ale już jest. O panu Parwusie, który finansował Lenina, niemiecki, szwajcarski, amerykański, brytyjskie wywiady. To tyle wstępu. I proszę, żebyś się przedstawił. No ty już mnie przedstawiłeś. W skrócie. Bardzo dziękuję, ale nie pominąłeś rolę twojego ojca w tym, że ja zaistniałem w kinematografii. Bo to ty miałeś powiedzieć, nie ja. Żeby nie powiedzieli, że syn swojego ojca. Aha, no tak. To już dobrze. To moja strategiczna, to moja strategia. Wszystko zaczęło się od tego, że byłem po liceum techniki teatralnej no, na takim rozdrożu. Nie dostałem się na wydział aktorski szkoły teatralnej w Warszawie, bo chciałem skończyć wydział aktorski, potem reżyserię teatralną. I przypadkowo zupełnie spotkałem znajomego też z liceum, który mi powiedział, że można pracować jako asystent operatora w kronice filmowej. Poszedłem, przyjęli. Byłem 2 lata asystentem operatora, najpierw Karola Szczecińskiego, najwybitniejszego z kroniki filmowej. Potem Witolda Jabłońskiego. Pracowałem też z Rapleskim. Jakąś asystenturę u Jana Łomnickiego przy jakimś jego dokumencie popełniłem. No, a ponieważ czułem się pomiatany przez szefów, więc postanowiłem spróbować do szkoły filmowej i od pierwszego razu się dostałem na reżyserię. Udało mi się ją skończyć mimo niebywałych zupełnie przeciwieństw ze strony Kazimierza Karabasza. A za to wspierał mnie wspaniały profesor Jerzy Bossak. I profesor Jerzy Mierzejewski. No tak się składa, że na przykład miałem świetny temat o łódzkich kapitalistach, którzy jeszcze żyli i Karabasz mi to odrzucił, ale przyjął mi film o kulturystach. Czyli teraz zobaczcie, jaka jest głębia
filozofii kulturysty w stosunku do starego przedsiębiorcy, który pamiętał dobre carskie czasy, gdzie za bawełnę z Kazachstanu i za złoto rosyjscy kupcy zamawiali materiały w Łodzi i Łódź kwitła, tak. Kupowali wszystko. Widziałem wzornik z 1907 roku w kolekcji pod Moskwą i to jest prawda. Wszystko dotyczyło Łodzi i Pabianic. Wszystko było robione tu. Ponieważ już dotknęliśmy tego wątku, to od razu powiem też o korzeniach. Otóż miałem dwóch pradziadków. Jeden był generałem polskim emigracyjnym, Seweryn Elżanowski. Jego brat stryjeczny, Kazimierz Elżanowski, był carskim generałem. Bił Turków pod Szybką i Plewną, tak? Tak. 877. Na Szybce dostał generała dywizji, gwardii. Aleksander II niby taki straszny. Tak. Potem był dowódcą twierdzy Brześć, na co mam fotografię napisane Brest Litowski, mój pradziadek z szaszką, z epoletami. Nagramy te zdjęcia, zobaczycie Państwo i materiale. Potem, ale jego młodszy brat, i to był już mój pradziadek, bo to byli jego bracia cioteczni, stryjeczni, mój pradziadek Stanisław Elżanowski z kolei był powstańcem styczniowym. Proszę. Czyli już było pęknięcie w rodzinie. Wojował gdzieś chyba na Podlasiu, teraz jestem na tropie jego działalności. No i po skończeniu szkoły filmowej próbowałem troszkę w telewizji, parę reportaży zrobiłem. I dla Teatru Faktów wspólnie z Grzegorzem Kruglikiewiczem zrealizowaliśmy kilka filmów. Już w 1971 roku dostałem Złoty Ekran. Chcę przeczytać fragment naszego manifestu twórczego z roku 1972. Wierzymy. Manifest twórczy. Wchodzi wtedy film mojego ojca Hubel. 1972 rok. Zaczyna się. Produkcja. Produkcja, przepraszam, tak. Odwołujemy się do wyobraźni mitycznej. Prawdziwym podłożem naszych filmów są uczucia, które mają swoje korzenie w przeżywaniu więzi i genezy nas wszystkich, tubylców zamieszkujących czas tej epoki, wypełniających polskim językiem przestrzeń naszych krajobrazów. Tu przelecę i ostatnie zdanie. Wiemy, że dla niektórych te dwie etiudy są czymś nienawistnym. Te etiudy to była etiuda Królikiewicza pod tytułem Wierność o obronie Wizny przez kapitana Raginisa, który był wujkiem jego żony. Dzisiaj jego syn Jacek Raginis przyjął, bo nie chciał być, żeby być drugi Królikiewicz, reżyser, nazwisko swojego dziadka stryjecznego, czy jakoś tam, w każdym razie działa. Bo to były po prostu filmy patriotyczne. Wtedy? Tak. I już wtedy Zagierka. Na przykład na krakowskim festiwalu, gdzie przewodniczący był Kazimierz Kuc, dostałem dyplom honorowy za film Wyszedł w jasny, pogodny dzień o Janku, co wyszedł na wojnę i nie wrócił. I jak z tej piosenki, wróci Jasieńku, nie wrócił, ale rodzina czeka, bo wierzy. Grzegorza film o obronie Wizny, który zresztą potem prawdopodobnie znalazł się jakby ten epizod w filmie, którego niestety twój ojciec nie zrealizował, o Jedwabnem. O Podlasiu, międzywojennym i 1939 roku, koniec filmu. I tak jak najpierw byłem w zespole Silesia u Kazimierza Kuca, jak zrobiłem ten patriotyczny film, Kuc wtedy był po filmie Sól Ziemi Czarnej, też patriotyczny znakomite film, kino, tylko że o Śląsku. I nagle zacząłem słyszeć od niego, że ja to jestem z księstwa warszawskiego, który jest przez Śląsk utrzymywany, że tu są jacyś
jakieś szajbusy, najpierw zaczął nadawać na Wajdę, a potem na twojego ojca. Na Wajdę, a jeszcze na Wajdę zdążył pan nadawać. Ale najwięcej. Każde zebranie zespołu Silesia zaczynało się od tego, Kuc mówił tak, no kurwa, w tym księstwie warszawskim Wajdelota z rozwianym włosem na białym koniu pędzi i tworzy zespół filmowy X. Jego kierownikiem literackim jest Towiański, a artystycznym Wernichora. I oni tam szaleją za nasze śląskie pieniądze, to co my ufedrujemy, zapracujemy, to tak księstwo warszawskie to przepuszcza. I Wajda, mówił na niego w ogóle Wajdelota, na białym koniu szaleje, to tworzy zespół X, czyli w gruncie rzeczy nie wiadomo, co z tego wyniknie. No, wieszał psy na panu Andrzeju na okrągło. Potem zaczął o twoim ojcu, czyli o Bogdanie Porębie mówić, że to jakiś chyba nacjonalista i antysemita, a jednocześnie sam na Żydów gadał, jak tylko mógł, pamiętam, na Krzysztofa Teodora Teplica, mówił, że należy do, jak to były w Niemczech te... Wykładowca w Australii, film o znaku. Nie, to nie, Jerzy Teplic. Jerzy Teplic, przepraszam. A jego bratanek Krzysztof Teodor, że był w ziomkostwie i niemieckim w Izraelu, coś takiego. Teplic na Kuca znowu mówił, że jest śląskim separatystą. I tu miał rację. Przewidział to, tak. Kiedyś go zresztą górnicy wyśmiali, ja pamiętam to z telewizji. I teraz zaczynają się zderzenia. Otóż ja po filmie wyszedł Jasny Pogodny Dzień, staram się o debiut u Kuca, bo bohater filmu wyszedł Jasny Pogodny Dzień, kawalerzysta 3. Pułku Strzelców Konnych, pan Antoni Jakubowski, świeć panie nad jego duszą, z fantazją kawaleryjską pociągnął pierwszy film i postanowiłem zrobić o nim film fabularny, bo tam był spór między tradycyjną wsią, gdzie byli starzy ułani, przedwojenni, chłopi wrzepieni w ziemię, a obok był PGR, gdzie przedtem był dziedzic, a potem przyszedł 27 już po wojnie dyrektor PGR-u z Poznańskiego, elegancik w koszulce, miły człowiek nawet, nieźle zagrał, ale dla nich był kimś obcym po prostu. I dałem ten scenariusz, ale Kuc mówi, nie, musi pan najpierw zrobić telewizyjny film fabularny, nie kinowy, tylko telewizyjny. No i narzucił mi Konwickiego scenariusz według książki Zwierzę Człeka Upiór. Zrobiłem to, wyszło mi tak średnio, chociaż Konwicki i Has chwalili, że dobry. No, ale ja nie miałem do niego tyle serca, co do tego, o którym marzyłem. Ale Wajda decydował wtedy, kto zadebiutuje, a kto nie zadebiutuje. I jak mu pokazałem ten mój film, wyszedł w Jasny Pogodny Dzień, o tym Jasiu, co poszedł na wojnę i nie wrócił, to on powiedział, taki filmik, wsiadł w swoje BMW i szybko odjechał. Już wtedy miał BMW, już wtedy miał BMW. Tak, i włos taki długi, bo zaczęły być modne. No więc... Zawsze mu było dobrze, w każdej sytuacji. I wtedy spotykam twojego ojca i mówię mu o tym wszystkim i o Kucu, który obiecał mi debiut, a wpuścił mnie w telewizję i od Wajdy, który mówił, że nie, to na debiut za wcześnie, kinematografia musi sama w sobie się umacniać, debiutów nam nie potrzeba. Tak mówił i ci gnoje, którzy powiedzą, że tak nie mówił, będą go bronić, będą kłamać. Na początku był przeciw debiutom. Kiedy zaczął być za debiutami? Jak Poręba mu zaczął robić konkurencję. Aha. Bodzio, syn wspaniałego legionisty, szefa żołnierzy pierwszej brygady legionów, prezes inwalidów. Prezes Ligi Inwalidów Wojennych. Tak, wyrwał mi granat, kawałek twarzy. Tak, to prawda. I on... Pod kościuchnówką. Aha, to nawet nie wiedziałem, że... To ojciec mi powiedział. Tak, to tam się stało. I ojciec twój spotyka mnie, bo widział ten film, mówi, o, to polskie kino. Złapało go za serce i mówi, a ty nie debiutujesz, bo nie jesteś Żydem.
Tak mi powiedział twój ojciec. Nie ja ja? Sobie nie pomyślałem, ja? Ja sobie pomyślałem, no ten tam niektórzy to może mieli rację, że ten Poręba antysemita. I później się pytam, Bogdan, ale to rzeczywiście, no bo wiesz, są różni Żydzi, no był Chrystus na przykład, no to ja bym nie był takim już do końca, wiesz. Oczywiście Bosak, świetny facet, no paru Morgenstern, przyzwoity człowiek. Tak. A nie, a Morgenstern kanalia, bo przez niego twój ojciec został antysemitą. No to zaraz opowiesz, do zachowu wrócimy. A no to widocznie tobie tego szczęścia. Nie, ja za młody jestem, ja 23 lata, miałem się skończył PRL, ja mało wiem o PRL, niestety. No, no, słucham, słucham. A było to tak, jest zabawa w szkole filmowej w Łodzi. Rok? Pamiętasz? Nie no, wtedy ja byłem gdzieś w liceum dopiero. Mhm. Bawią się, tańczą. Twój ojciec jest najmłodszym i najzdolniejszym na roku. I to był najmłodszy debiutant w historii kinematografii. Bawią się, tańczą. 55 rok w takim razie, albo 6. Podchodzi do niego, to ja byłem w środku liceum wtedy. Tak, tak, pamiętam, podchodzi tak. do niego Morgenstern i mówi, a co ty tu, goju, między nami robisz? No to ojciec opowiadał, to prawda, to było coś takiego. No. I stąd się, drodzy panowie, opozycjoniści, z piekła rodem i z Gazety Wyborczej, wzięło, że honor syna oficera został naruszony. Nie był żadnym antysemitą. Po prostu widział, jak wygląda kinematografia i jak wygląda polska kultura. Przyjechali na czołgach, nie? Większość tych... Ale jak zdolni przyjechali i Żydzi, to jestem za. Ja jak też, robił ja dobry też. Film polski Jerzy Bosak o powodzi. On był przyzwoity, tak. On był przyzwoity. Ja go poznałem, tak. No. Tak. Przyzwoity tak samo Perski fajny był. Ludwik świetny. Tak. Więc przyzwoityna szkoła. Nie było, nie było żadnego antysemityzmu. Oni sami zaczęli to prowokować. No jeżeli synowi przedwojennego oficera i do tego legionów mówi się, a co ty... goju tu między nami robisz. Jak można było tak potraktować twojego ojca? To ja rozumiem, że on potem oszalał i już wręcz to u niego już było, wiesz, na zasadzie jakiejś takiej fobii, bo tak. I to jest uzasadnione. I Poręba mówi, chodź tu do, ja jestem w zespole u Passendorfera, to ten, co zrobił zamach, a potem Janosika. Ja go cenię. Tak, zespół Perspektywa albo Panorama, już zapomniałem. Znajdzie się. Mniejsza o to. I ja ze swoim scenariuszem napisanym na paru kartkach idę. Tam załatwia mi twój ojciec film, robię ten film i o tym filmie piszą tak. Najlepsze filmy roku 70. Tutaj jest piątego, bo zrobione w 74. 9 lat miałem. I tak. Najlepszy film 74. Polski i zagraniczny. I jest tak. Potop Hoffmana, monolog Auerbacha, Johnny poszedł na wojnę. Potem, bo to każdy krytyk, Bogumił Drozdowski, Potop, Grzelecki, Johnny poszedł na wojnę, Klaczyński, Potop i monolog. Kazimierz Młynarz, Kochajmy się Wojciechowskiego i monolog Auerbacha. Tam jeszcze Niecikowski, Zapis zbrodni. Czyli już jestem raz wymieniony jako najlepszy film roku. Przez część krytyków. Najlepszy reżyser polski i zagraniczny. Drozdowski. Rastawieckiego wymienił Bogdanowicza. Grzelecki, jakiegoś Daltona Trambo. Klaczyński, Rastawicki i Bergman, Młynarz, Wojciechowski, Kochajmy się. I Bergman obok, rozumiesz, na drugim ładne miejscu. Towarzystwo, tak. Ładne towarzystwo. Potem jest Niecikowski, Zapis zbrodni, Płażeski, to czołowy krytyk polski wtedy, Kochajmy się Wojciechowskiego, a na drugim miejscu Claudio Goretta, jakieś Zaproszenie. No i zaczęło się, że ja za film Kochajmy się, którego nie chciał Wajda, żebym robił,
jak go zrobiłem, Wajda po cichu go obejrzał i co mi napisał na drugi dzień? Andrzej Wajda. Drogi panie Krzysztofie, jak pan pewnie wie, widziałem ostatni film pana na długo przed wejściem na ekrany i byłem nim prawdziwie ujęty. Pomyślałem więc, czy nie... Przepraszam, to jest drugi list. Tych listów mam parę, pomyliłem. Każdy jest cenny, no. 74. Drogi panie Krzysztofie, pozawczoraj, piękna forma, miałem możliwość obejrzeć pana ostatni film. Za kilka dni wyjeżdżam z kraju. Nie będę pewien... Za państwowe pieniądze. Nie będąc pewien, czy zobaczę pana w najbliższym czasie, zdecydowałem napisać kilka słów, aby powiedzieć, jak bardzo spodobała mi się pańska praca. Aktorzy, inscenizacja, fotografia, a zwłaszcza wiara w siłę wyrazu nieprofesjonalnych aktorów. Bo u mnie same chłopy grają, każdy siebie. Tylko jeden Franek Trzeciak zagrał ojcobójcę, bo ojcobójca akurat w pierdlu siedział, no to trudno, żeby go zwolnili, żeby w filmie grał. Inscenizację w siłę wyrazu nieprofesjonalnych aktorów. W inny, nowy sens dialogów. Bo dialog każdy mówił od siebie. Ja im nic nie pisałem, tylko mówiłem, panie, pan opowie, jak pan z tą ziemią jest związany i kto tu pracował na tej ziemi, jaka była historia. I on mi opowiada, jak on trupy i druty zbierał z ojcem i z wujkiem z pola bitwy między Rosjanami i Niemcami w pierwszej wojnie i jak orali potem tą skrwawioną ziemię i tam rosły pszenica. Drutami się zdejmowało, bo to się rozkładało. Ta. Straszna praca. I dalej. Wiarę w nieprofesjonalnych aktorów, winny nowy sens dialogów. Słowem, to wszystko, co stanowić będzie materiał dla rozważań o nowym kinie w Polsce, jeśli chcemy zrobić krok naprzód. Ten sam, który mi powiedział o tamtym filmie, który dostał w Oberhausen, najważniejsza na świecie wtedy nagroda za film dokumentalny. Pierwszą nagrodę w Oberhausen dostałem, a on mówi, taki filmik, bo w Krakowie dostałem tylko dyplom, czyli gdzieś w wysokości 7 nagrody. Czyli to będzie materiał dla rozważań o nowym kinie w Polsce, jeśli chcemy zrobić krok naprzód. Słowem, cieszę się i ściskam pana za film, który ucieszył mnie, a miejscami zachwycił. Andrzej Wajda w Łodzi 27.74. Następny list miłosny od Wajdy. 4 stycznia 1975. Drogi panie Krzysztofie, jak pan pewnie wie, widziałem ostatni film pana na długo przed wejściem na ekrany i byłem nim prawdziwie ujęty. Pomyślałem więc, czy nie byłoby słusznie, abyśmy mogli spotkać się razem w naszym zespole X na przeciąg jego nowej kadencji. Czyli ten zespół X, o którym Kuc mówił, Wajdelota, Wernychora i Towiański, no i tam się śmietanka zebrała warszawki, od której no niektórzy utalentowani, ale część to po prostu snoby, naśladowcy mistrza. A ja chciałem mieć swój charakter pisma. Mimo że uważam, że Wajda miał polski charakter pisma, tylko że ideologię wciskał tam przy okazji wredną, ale to o tym potem. W naszym zespole X na przeciąg jego nowej kadencji chciał zaproponować panu w jego dalszych ambitnych usiłowaniach. Liczę na rychłą odpowiedź. Ściskam dłonie, Andrzej Wajda. Oczywiście ja nie odpowiedziałem, bo ja też jestem synem przedwojennego oficera. I mój ojciec był ochotnikiem 202 pułku w bitwie warszawskiej. Walczył z bolszewikami w 5. Armii generała Sikorskiego
pod Nasielskiem, a osobiście jego pułk zdobywał Przasnysz. A później był w obronie Warszawy w 1939 roku, dostał od prezydenta Starzyńskiego Krzyż Walecznych. Więc ja też miałem tego typu myślenie i wychowanie jak twój ojciec. I Wajdzie nawet nie odpisałem. I od tej pory zaczęły mi się schody, ale mimo to ten film dostał 6 nagród i reprezentował Polskę potem w Szwajcarii na festiwalu w Locarno. Ale to dzięki ojcu zrobiłeś ten film. Tylko, bo ojciec twój załatwił to u Passendorfera. Passendorfer się też potem tego filmu wystraszył, ale ojciec załatwił to jeszcze tam z kimś i poszedł do kin studyjnych i pojechał do Locarno na międzynarodowy festiwal, gdzie tam dają złote leopardy, srebrne leopardy. I Moritz de Hadeln, wyznania... Nie, to się mówi wyznania handlowego, który był dyrektorem tego festiwalu, wziął mnie na bok razem z Jackiem Mierosławskim, operatorem, który znał francuski i mówi, no więc panu film pod tytułem Kochajmy się, oni to przetłumaczyli na niemiecki Kochaj swego sąsiada, coś takiego. Zresztą później pokazywali w telewizji niemieckiej obok New York, New York. Scorsese z Lizą Minnelli i De Niro i obok filmu Jean Renoir'a, syna tego wielkiego malarza. I mówi ten Moritz de Hadeln, ale wiecie panowie, wszystko będzie zależało od tego, jak wyjdzie konferencja prasowa, bo jesteście murowanym kandydatem na Grand Prix. No jeszcze tam jest taki film marokański o życiu na pustyni, wie pan, parzą kawę godzinami, modlą się do Allaha. Tak ciekawie, ale jednak u was jest problem, więc będzie zależało od... I tak, zaczyna się projekcja, burza przychodzi. Burza, która zakończyła mój film pierwszy i wyszedł w jasny, pogodny dzień, kiedy mówili, Janku, czekamy cię. Nastała cisza i nagle jak piorun nie pieprznie i on się odezwał gdzieś z tamtych górnych stron. I deszcz, uciekli wszyscy i tylko w kieliszki niedopite po wódce kapały krople. I operator Witek Stok to wyłapał. To później Kieślowski z tym filmem jeździł, jak wykładał w różnych szkołach filmowych i pokazywał jako wzór, że się reżyser i operator powinni poświęcać. Deszcz pada, wszyscy uciekli, a oni dalej kręcą, bo deszcz i burza to też jest jakiś znak. A może szczęście. Tym razem burza przerwała film Kochajmy się w Locarno i przenieśli go do sali i było takie napięcie jakieś gęste, strasznie i po projekcji brawa, świetnie sala przyjęła i pytania z sali. I asystent tego Morisa de Hadeln, też wyznania handlowego, mówi tak, to ja pana chcę zapytać, jakie znaczenie, co symbolizowały łańcuchy w pana filmie, bo tam jest taka scena, że chłopi wypasali na łąkach PGR-owskich swoje krowy, kiedy już to było po sianokosach, a maszyna jak szła, jak były dołki, to tej trawy trochę zostawało i to się nazywa potraw w gwarze północno-mazowieckiej. I chłopi puszczali, bo za dawnych czasów, jak dziedzic tam rządził w Krajkowie, to pozwalał wypasać, żeby tam dogryzły te krowy, te resztki. Mm-hmm. A jak państwowe, to nie wolno. No więc ten z Wielkopolski, towarzysz partyjny, zabierał im te łobzy, oni mówili, na te łańcuchy i te kołki, gdzie była wbita krowa, żeby nie uciekła. I oni musieli wykupywać. I myśmy zrobili ukrytą kamerą, jak ci chłopi z pracowanymi rękami wyciągali po 500 czy po 1000 złotych chyba za łańcuch i targowali się, a on bezlitośnie im tam kasował, że nie wolno, bo to na państwowym. On mi mu tłumaczyli, że to potraw, że już tam nie ma co, maszyny tego nie zebrały, no to te krowiny tam coś wygryzły, a oni nic. I ten się mnie pyta, a co symbolizują? I myślę sobie tak, jak mu powiem, że to symbol jest polskiej niewoli w sowieckim imperium, to mam tu Grand Prix, ale nie mam po co do Polski wracać. Możesz prosić tylko o azyl. Tak.
A tam na pewno by mi kazali coś takiego robić, co w ogóle nie czuję i mnie nie obchodzi. Mówię, nic nie symbolizowały. Te łańcuchy są po to, żeby krowa nie uciekła, a nie tam żadne pragmatyzm, symbole. Pragmatyzm. I widzę, że siada atmosfera, że ten leopard odpływa ode mnie daleko, gdzieś w takich susach, wiesz, nie ma. To Maroko. Tak. No, ale w kraju nagroda dziennikarzy za najlepszy film w postaci Prosiaka, bo wtedy Hoffman dostał za Potop Grand Prix, no to mnie nie mogli jak o chłopach, wiesz, którzy bimber pędzą, okradają PGR, bo jeszcze świnie ukradli temu dyrektorowi z PGR-u, później go zaprosili na przyjęcie, to on tą świnię kradzioną jemu z PGR-u jadł, popijał wódką, co oni na lewo napędzili, wiesz, z buraków cukrowych. I jakoś się pogodzili, dlatego film ma tytuł Kochajmy się. No i po tym debiucie zrobiłem jeszcze według scenariusza Ryszarda Gontarza o przemycie dzieł sztuki film pod tytułem Antyki. To już było u Bogdana w zespole Profil, bo tam w zespole u Passendorfera już dalej nie mogłem robić, bo on się wystraszył. Tylko twój ojciec załatwił, że ten film pokazał się w kinach studyjnych. Antyki. Z tym, że ja zrobiłem to na dokument, Gontarz się na mnie obraził, że nie trzymałem się scenariusza, ale i tak miałem już piętno, że jestem związany z Porębą, z Gontarzem i też z Filipskim, czyli łani rakowieccy myśmy byli. A myśmy zostali i przyszedł też Królikiewicz, był jeszcze Witek Leszczyński, był Lech Majewski, który teraz światową sławę zdobywa. Przecież ten podobno u ojca debiutował. No tak? Debiutował filmem Rycerz i ani razu nie zająknął się nawet, że dzięki twojemu ojcu zaistniał. A dzisiaj, jak zrobił 2 czy 3 lata temu ten film Młynny Krzyż w całym świecie, słynny o wielkim holenderskim malarzu z wielkim holenderskim aktorem, wspaniałe kino. Zresztą parę świetnych filmów zrobił, ale boi się, no bo pochwalić Porębę to kasa, w salonie. Pieniążki. Tak, ale poza tym piętno od razu, faszysta oczywiście, jak bronił swojego interesu, swojego kraju. No i potem... Polaku, patriota, olbrzymem obywatel karłem. Dobrze idzie. Póki twój ojciec był szefem zespołu, to jeszcze tam i Wosiewicz robił właśnie, i Witek Leszczyński, artysta znakomity od filmu Żywot nam Mateusza, zrobił tam parę filmów. Wosiewicz, właśnie Lech Majewski, Królikiewicz, tańczącego Jastrzęba ja robił. Bogdan Dziworski tam robił zdjęcia do wielu filmów. No, Kuźmiński, przecież Kuźmiński zrobił znakomity serial Nad Niemnem. No to już chyba rekord chyba Polski w ogóle był, bo to zaraz po Hubalu i po... A myśmy pokochali twojego ojca za Hubala po prostu, że nareszcie oficer polski jest pokazany nie jako pajac, tak jak w Lotnej, że wali szablą w lufę czołgu niemieckiego, tylko no, pracuje. A niemiecka załoga się śmieje. Tak, i potrafi zwyciężać i ginie w walce, no, a nie gdzieś zwiewając na zaleszczyki. Potem jeszcze robię właśnie, tak, Kochajmy się, potem Antyki, potem Rodzina. To jest o takiej rodzinie w Wielkopolsce pracujących ludzi związanych z glebą. Też takie Kochajmy się, tylko wielkopolskie. Potem jest Szarża. Jest świetny dokument. 80. rok, strajki wszędzie, a ja robię rekonstrukcję szarży 14. pułku łanów jazłowieckich pod Wólką Węglową, a za płotem jest strajk w hucie Warszawa. I ale masz akcja. Jako wypowiadającego się w jedynym dokumencie, jaki znamy, generała Abrahama. A w Abrahama to mam przedtem w dokumencie o Puszczy Kampinoskiej, który jest do tej pory pułkownikiem w Telewizji Polskiej. To ciekawe, tyle lat? Tak.
Ciągle się boją. Może dlatego, że Abraham mówi na końcu: daliśmy im 2 tygodnie, a oni ich nie wykorzystali. Tak. Zdradzili nas. A oni nas zdradzili. A oni nas zdradzili. Chodzi o Anglików i Francuzów. Szarża. Potem. I to jest film robiony u twojego ojca na podstawie, nie wiem, 2-3 kartek maszynopisu. Potem przychodzi mój największy sukces, Róg Brzeski i Capri, zrobiony na podstawie 1 kartki. Przynoszę, mówię: Bogdan, jest ferajna na Pradze, na Brzeskiej. Piją, lulki palą, wiesz, żyją jakoś. Trochę oszukują, trochę pracują i nagle dostają wszyscy od władzy ludowej mieszkania w nowych blokach. No i szczęśliwi są, no bo tutaj bida, nie było kanalizacji, jadą tam, ale co? Okazuje się na końcu, że się w tych blokach tak władza rozparcelowała ich, że towarzystwo się rozpadło, więzi międzyludzkie, koleżeńskie, oni się nie mogą tam znaleźć w tym. Czyli ta nowoczesność w domu i w zagrodzie nie zawsze jest tego. I to jest ostatni film, który zrobiłem w zespole Profil, który dostał nagrodę główną Srebrne Lwy Gdańskie w 1979 roku. A miał egzekwo dostać Złote Lwy z Kieślowskim razem za jego film Amator. Ale ponieważ Amator w Moskwie przedtem dostał Grand Prix na festiwalu, to Jan Świderski, wielki aktor polski, świeć panie nad jego duszą, i Passendorfer, który już się nawrócił jakoś, byli w jury i mi powiedzieli: panie, zrobiłeś pan o żulikach z Pragi, a ten zrobił o artyście, tam Sztur gra Amatora, co z kamerą chodzi i ma moralne dylematy, co filmować, czego nie filmować, i to takie no głęboko humanistyczne, chociaż mniej artystyczne, ale przede wszystkim w Moskwie dostał pierwszą nagrodę, to pan nie mógł z nim egzekwo, więc dla niego Złote Lwy, dla pana Srebrne, ale Agnieszka Holland za swój film, ta gwiazda dzisiejsza wielka, nawet za reżyserię ani za scenariusz nie dostała, tylko aktorka, co u niej grała w filmie, dostała Brązowe Lwy. I co robi Agnieszka Holland? Ta odcina moralnego niepokoju. Nie ma tego moralnego niepokoju, tylko jedzie z dziennikarzami zagranicznymi zwiedzać zamek w Malborku, wtedy kiedy film Poręby, Filipskiego, Wojciechowskiego i jeszcze tam paru no, dzikich, niezależnych, jest pokaz. Pokaz dla dziennikarzy zagranicznych. Ona ich wywozi wtedy. Później ja pamiętam, podpisałem jakiś list. Nawet go nie czytałem, tylko ze złości. Może to był i głupi list. I Agnieszka do mnie dzwoni. Nie, spotyka mnie i mówi: dlaczego podpisałeś ten list? Bo to była krytyka wtedy środowiska. Ja mówię: a dlaczego wywiozłaś tych dziennikarzy zagranicznych do zamku w Malborku? I ty teraz będziesz robić karierę światową i Kieślowski, a ja nie, bo mojego filmu oni nie obejrzeli. I tak się stało. Później mi napisała świetną recenzję, że bardzo dobrze napisałem scenariusz, o którym też napisał Ernest Bryl. Scenariusz Zaścianka wydaje się tak samo zaskakujący i ryzykowny w realizacji jak scenariusz wszystkich najlepszych filmów Wojciechowskiego. Czy to zresztą jest scenariusz? Tak samo jak początek filmu Róg Brzeski i Capri wydaje się i niemożliwy do zrealizowania i strasznie trudny. A jednak takie właśnie scenariusze zawsze najlepiej Wojciechowskiemu wychodziły. On bidak nie wiedział, że to była jedna kartka. Myślał, że to tak, jakiś scenariusz. Tak. Nie jest to bowiem reżyser zwyczajny. Trzeba wierzyć, że ten Zaścianek, a to jest o grupie Młota z Podlasia, który walczył z Niemcami, potem z bolszewikami, a potem po pijanemu z rozpaczy zabił jednego ze swoich żołnierzy. Brat tamtego zabił jego. No, tragedia grecka. Grecko to jest. Tak. Ten Zaścianek da nam wiedzę o naszym kraju, jakiej może jeszcze nie mamy. Trzeba też wierzyć, że ta niemożliwość pomysłu, aby bohaterka Zaścianka była i autentyczną bohaterką wydarzeń i zagrała potem w filmie, że to się sprawdzi. I że zawsze jak u Wojciechowskiego w najlepszych jego filmach będzie to i spontaniczne, i wiele
głębsze niż wynika z pierwszego zapisu, jakim jest zapis literacki. W tę magię filmu ja wierzę. To jest Ernest Gryl. Następnie Stanisław Różewicz. Scenariusz jest oryginalny i ciekawy. Wybitny reżyser. Nie chcę już wszystkiego czytać. Czyli mam mało. I Agnieszka Holland też napisała mi dobrą recenzję. Nie chcę już jej czytać. Potem ukazuje się książka Kałużyńskiego Seans przerywany. I w pewnym rozdziale w poszukiwaniu stylu piszą tak. Pisze on tak. Ostatnio kilku filmowców polskich, Grzegorz Królikiewicz, Krzysztof Wojciechowski i Ryszard Czekała, weszło konsekwentnie na tę ciernistą drogę. Uważa nas za awangardę kina polskiego. Oczywiście scenariusz, bo już Poręba nie ma zespołu, odrzucony. W ten sposób odrzucają mi po kolei chyba 6 czy 7 scenariuszy. To był scenariusz o Młocie. Miałem też scenariusz według Marka Nowakowskiego, gdzie jest droga Nawalne. Miałem według kazań skargi sejmowych. Zgodził się zagrać skargę Olo Łukaszewicz, odrzucony. Następnie miałem scenariusz, zaraz wam powiem, o stalinowskim więzieniu. To napisał Grzymkowski, który sam kiedyś był w KWU i walczył z Młotem, ale ciekawie napisał o AK-owcu, który w więzieniu siedzi, studiuje dzieła Stalina i zaczyna wykłady robić wszystkim więziom i klawiszom w okresie stalinowskim. I go wcześniej zwalniają za dobre sprawowanie. Tak bywało też. Więc ciekawie. Przewrotne były to czasy. Też odwrócili. Następnie mówimy już o latach 90. w tej chwili, tak? Tak, tak. Kiedy ojciec traci zespół, 96. Następnie pisze scenariusz według Włodzimierza Pawluczuka o sekcie prawosławnej proroka Ilii. Piękny temat. Pawluczuk pisze, Bryl jeszcze poprawia, odrzucają. Ale sugeruje mi Janusz Gazda, że jakby to napisał Marian Pilot, jego kolega, to wtedy przyjmą. No ja chcę zrobić film, mówię, dobra, niech pisze. Bryl się obraził, Pawluczuk się obraził, Pilot napisał, zaakceptowali, ja i tak po swojemu zrobiłem, więc i Pilot się obraził. W każdym razie na Białostoczyźnie pokazywałem i dostałem od nich nagrodę tam taką lokalną z Białostoczyzny, bo tam jest dużo prawosławnych. Ciekawa historia o człowieku, który chciał powtórzyć przyjście Chrystusa dla odkupienia świata. Taka mistyka białoruska. Można to zobaczyć jakoś gdzieś? Tak. Chętnie to zobaczyć. To raz kiedyś puścili w telewizji o 13, czyli w takiej porze, kiedy nikt nie może obejrzeć. To jest dokument, tak? Czy to jest fabuła? To jest fabuła. Proroka Ilię gra świetnie Henio Talar. A Henio Talar, no tak. Pojechał tam ze mną zresztą, zatwierdzili go ci białoruscy sekciarze, no ale cerkiew oficjalna prawosławna rzuciła kiedyś anatemę na tego proroka Ilię, więc nie poparli. W kinie studyjnym przez chwilę się ukazał, raz w telewizji. No i pisze teraz już od 5 lat scenariusz o powstaniu listopadowym. No to duże pieniądze. Najtragiczniejszym z naszych powstań, wywołanym przez masonerię w tym celu, żeby ratować rewolucję we Francji i w Belgii. Bo w tym czasie... Tak, to się zaczyna lipiec. 13, Armia Polska miała, najlepsza wtedy w Europie, wyćwiczona przez Konstantego, także tam i samobójstwa były, tak ćwiczył oficerów wszystkich, ale miała iść pacyfikować Niderlandy, a rosyjska pacyfikować Francję. No więc ten poczciwy, no żal mi go, ale mason Łukasiński, mason Wysocki zorganizowali powstanie. No jeszcze, żeby umieli wygrać, jeszcze, żeby nie zabijali tych generałów, tylko jakoś się przekonywali, żeby tych, co wreszcie dowodzili, żeby ci się przestali bać. No nie wiem, żeby dali dowództwo Prądzyńskiemu, a Chłopicki się bał. Skrzyniecki się bał. Pisał listy do cara. Tak, i tam gęstwina straszna. I mam znakomite recenzje. Krzysztof Zanussi.
Dramat wielkiego księcia Konstantego może metaforycznie odzwierciedlać problemy współczesnej Rosji. Scenariusz Krzysztofa Wojciechowskiego rokuje szansę na poruszenie naprawdę wielkiego tematu. Bo Zanussi jest wybitnym reżyserem i nie jest jakimś tępym wrogiem Rosji. Teraz, nie, on jeździ do Rosji, kręci tam, znaczy wystawia tam sztuki, jest fizykiem z wykształcenia, jeździ na kongres, on tam był na stażach jako naukowiec od spraw fizyki, bo jest wszystkim fizykiem z wykształcenia, potem reżyserem. Tak. Zna biegle rosyjski, nie. Zanussi to jest wyższa szkoła. Ja jego cytuję fragment, bo wypala mnie, to nie chcę za dużo czytać. No chyba Zanussi zna się na robocie filmu. Nawet pozytywna. Nawet na pewno. Recenzja. Olgierd Łukaszewicz, który zgodził się od razu grać księcia Adama Czartoryskiego, który zresztą był... Pan Olgierd się od razu zgodził. Tak, a nie wiem, czy wiesz, że książę Adam Czartoryski to mamusię miał Izabelę z Flemingów Czartoryską, a tak. Zgadnij, kto był jego tatuś? No. Repnin. Ambasador Repnin? Tak. Proszę bardzo. Rosyjski ambasador. I dlatego on miał też serce rozdwojone. Kiedy była pruska. Mhm. Dlatego książę Adam Czartoryski, znany później niekoronowanym królem Polski, miał serce rozdarte. On był jakiś czas przyjacielem cara Aleksandra I do tego stopnia, że nawet z jego żoną sypiał, a Aleksander patrzył, spotykał się z inną, bo jej nie kochał. A ciekawsze jest jeszcze co innego. Że był ministrem spraw zagranicznych imperium. Aleksander I podrywał żonę Konstantego, księżnę łowicką. A jeszcze ciekawsze jest to, że przecież Adam Czartoryski był boczną linią Rurykowiczów. A tak, tak. Dlatego tak. Był na dworze, no jako taki zakład. Wielu naszych arystokratów pochodziło z Rusi i z Litwy. No. Jeszcze jedno. Adam Czartoryski jest również traktowany w Akademiach Dyplomacji Rosyjskiej, podejrzewam, że do dzisiaj, jako przykład dyplomaty. Ponieważ w pewnym momencie był takim jakby ministrem. Ale później go wciągnęło powstanie listopadowe i miał wyrok śmierci od cara Mikołaja I Pałcina. Ale Mikołaj I był, wiesz, on wiecznie kochał się w jakichś nowych kobietach, oddał tajną policję Niemcom, bo on był zafascynowany tak bardzo Prusami, że nawet Pikelhaube wprowadził na wojska. W 1844 roku. Był germanofilem w ogóle. W Pikenhaubie jest wyrzeźbiony w Petersburgu. I tą Pikelhaube mu się spodobała u Prusaków. Odfilmowałem ten jego i wszystkim żołnierzom do. A Aleksander II z kolei był zafascynowany Francją, więc umundurował armię na wzór Aleksandra. Ale Polskę odbudować zaczynał. Tak. A powstanie wszystko zepsuło. No najgłupsze z możliwych. I tu pisze Olgierd Łukaszewicz, że to aktorzy mogą znaleźć w propozycji Krzysztofa Wojciechowskiego materiał artystyczny dla zróżnicowanych postaci, mocnych charakterów i dramatycznych sytuacji zdolnych zainteresować widzów. Projekt jest godny ze wszechmiar poparcia. Czyli tak, Zanussi popiera, prezes Stowarzyszenia Aktorów Polskich popiera. To dla ciebie zostawiam. O, dziękuję. Następnie, kto popiera? Profesor doktor habilitowany Andrzej Nowak, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. No proszę. Pan Krzysztof Wojciechowski, reżyser o znakomitym wyczuciu spraw rosyjskich, dowodzą tego choćby jego ekranizacje prozy Dostojewskiego, czy cały szereg filmów dokumentalnych o tematyce historycznej, wybrał niezwykle celnie węzeł spraw polsko-rosyjskich w postaci wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza w jego relacjach z odradzającym się polskim ruchem niepodległościowym, z majorem Walerianem Łukasińskim, z polskim społeczeństwem i rosyjskim imperium. Proponowana przez pana Krzysztofa Wojciechowskiego narracja wydaje się jak najbardziej ekonomicznymi środkami wprowadzać w samo centrum wiecznej debaty polsko-rosyjskiej, wciąż tak boleśnie aktualnej. Zrealizowanie tego projektu mogłoby stać się zaczynem ważnej debaty, nie tylko historycznej. Bardzo zdecydowanie rekomenduję ten projekt do dalszych etapów realizacji. I na koniec jeszcze dwa. Marek Nowakowski, świętej pamięci,
Scenariusz o wielkim księciu Konstantym, namiestniku cara Imperium Rosyjskiego, jest dokładnie udokumentowaną historią okresu poprzedzającego powstanie listopadowe. Akcją pod chorążyk i dalej. Popieram, bo tu mu się zepsuła maszyna i dalej pisze ręcznie. Popieram gotowo tę inicjatywę. Można skorzystać z prac także Wacława Berenta i Janusza Jarosława Marka Rymkiewicza. Pogłębi fundament filmu. Oparłem na książce Wielki Książę Jarosława Marka Rymkiewicza i zresztą tytuł jest Wielki Książę tego filmu. I wreszcie Jerzy Hoffman. W końcu od filmów historycznych i batalistycznych. Nawet on się wypowiedział. Specjalista. Scenariusz Wielki Książę i więzień, bo tam konwersję jemu dałem, zawiera niezwykle bogaty materiał o okresie historycznym, mało znanym widzowi, a jednocześnie bardzo ważnym dla dziejów polsko-rosyjskich stosunków. On się na tym zna bardzo dobrze. No bo wszyscy mądrzy ludzie, którzy się interesują historią, polityką, wiedzą, że to są kluczowe dla nas warunki. Nie z jakimś Pernambuco, jakimiś wyspami szczęśliwymi, tylko z sąsiadem i to z potęgą. Sądzę, że tekst jest realizacją, przed realizacją należy jeszcze skomprymować, zwłaszcza w sferze informacji słownej. Komentarz należy uprościć tam, gdzie zrozumienie jego wymaga wiedzy historycznej, której niestety widz nie posiada. Major Łukasiński, postać bohaterska i tragiczna, nie zasługuje na zapomnienie. Wielki książę Konstanty, okrutny satrapa, zakochany w wojsku polskim i szykanujący to wojsko w dążeniu do ideału. Podobno było to w mniejszym stopniu się mówi, ale... To bohater godny Szekspira. Tak jest. Widzę dużą szansę na bardzo znaczący film. Przypominam, że Konstanty zrezygnował z tronu na rzecz swojego brata Mikołaja I. Tak. Bo miał on być następcą po Aleksandrze. Ale gdzie jest puenta? Oczywiście te wszystkie recenzje tych wybitnych twórców i naukowców to jest makulatura. Bo w telewizji mi pisze Krzysztof Magowski, który pełnił tam... Obecnej telewizji. Tak. Już w wolnej Polsce. Młodszy mój kolega, który popełnił w sumie dwa filmy, w tym jeden oglądałem o Czesławie Niemenie dokument. Fajny dokument, no ale lubię ja zrobiłem 200. Ale zrobił dwa. A fabularnego nie zrobił żadnego. Konkurencji nie jest. Nie, nie. Tak, a ja w sumie 10. Konkurencja jest ważniejsza. I on mi pisze... Przysłaniana polityką. Ale słuchaj, Maciek, kto to jeszcze małe miki? Wiesz, jaki zarzut on stawia scenariuszowi, że tam jest za dużo rozmowy o patriotyzmie. To jest wada. O czym mówisz? Czyli ja się pytam, w okresie powstania to Polacy o hodowli kanarków mieli dyskutować? Albo o modernizmie na przykład. Tak. Czy o prawach kobiet LGBT i o małżeństwach homoseksualnych. Krzysiu, ogólna choroba. Krzysiu, panie. Wam Magowski, puknij się w swój pusty łeb. Ty, poznaniak, solidny człowiek, jak mogłeś się tym kanaliom podporządkować, bo to wiadomo, że pseudowarszawski, on to nie pisał od siebie, tylko po prostu nastawiał ucha w stronę Michników różnych i innych zdrajców. No ale podobno Michnik to wróg teraz w telewizji, to jak to tak, nie rozumiem. No Krzysio Magowski słuchał Michnika. A Michnik ma wpływy dalej w telewizji polskiej? Nie, ale widocznie jakieś ciche ma. Ale to jeszcze nic, nastał profesor. Darku, siedziały z nim w więzieniu. On jest takim guru? To był mały chłopiec kiedyś, no. Nieważny. No dobra, no i? Kaka, Daś. Trockista z siebie. Maciuś zaskoczył nas obu, widzisz. No dobrze, ale dobrze, dobrze. A Daś się ujawnił wtedy i określił się jako trockista. Na Białęce. No tak. A ja z kolei słyszałem, nie lubuję się w nich, od faceta, który siedział z Adasiem w tym, w Siedlcach, w Puszce, to tamten mówi tak: panie, on pisał coś i 2-3 dni później już to było w wolnej Europie. Więc ja się pytam klawisza... W Der Spiegelu. Ale i tu, i tu. W bezpiece był układ. Od początku był przygotowywany układ. Wiem to z pewnych informacji. Nie tylko w Polsce. W Czechach, w NRD, wszędzie. W Czechosłowacji.
I to cały czas działało. Był cichy układ. Było liberalne, libertyńskie skrzydło, moskie też. Które przekazywało te informacje? Słuchajcie, ja powiedziałem i wrócę do tego. Zaraz wrócimy do tego, bo jest to sensacja, którą muszę nagłośnić. Nagłośniłem raz, powiem drugi. 6-7 lipca prezydent Federacji Rosyjskiej, którego tak strasznie nie lubicie, zdecydował się ujawnić wszystkie archiwa prezydenckie od 1930 roku po 90. Tam jest o Wałęsie, tam jest o Landsbergisie, tam jest o tej pani, która rządzi dzisiaj, jest prezydentem Litwy. O liberalne, czyli libertyńskie. Grzybowska, czyli tak, słuchajcie, macie 1,5 roku, maksimum. Brytyjskie archiwa, które nie chcą podać, jak to z Niemcami sobie ale układali się. Polskiego nie chcą. No właśnie, no to my mamy pewną sensację, może się uda ją ujawnić. Szanowni Państwo, powiem tylko tyle. Oj, w Europie się zatrzęsie, ale u nas też. Oj, się zatrzęsie. I ta notatka, którą przeczytałem, bo ten człowiek, który jest dyrektorem tych archiwów, bardzo rzadko się pojawia. On się pojawił i te mechaniczne archiwa. 5,5 miliona akt, Krzysiu. 5,5 miliona akt. O Stalinie, o wewnętrznej polityce, o II wojnie światowej, o kulisach spraw dotyczących Jałty i tak dalej, którą skrytykował Putin. Powiedział, że w sposób chamski, prymitywny, podporządkowano pewne terytoria i to był błąd. I to rozkręciło zimną wojnę, która trwa do dzisiaj. To są jego słowa w programie Olivera Stone'a, jakby ktoś z Państwa tego nie wiedział. Dlaczego o tym mówię? Zatrzęsie się, panowie, zatrzęsie się. Wszystko się skończy. Mam nadzieję, że te archiwa zatrzęsną. Życzę sobie tego. Dlatego ci, co mają nieczyste sumienie, a takich jest dużo, akurat mój ojciec żadnym agentem nie był, jest to pewne, i wstąpił do partii w 69 roku. I dobrze, bo dzięki temu te filmy zrobił. Przecież inaczej by mu nie dali chwala zrobić. Chociaż Wajda nie był w partii, ale jednak robił wszystkie filmy, bo jak wiemy, był potrzebny partii. To też taka ciekawostka. Proszę Państwa, więc byli wielcy i mniejsi. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyście mieli świadomość. Nie wszystko wygląda tak, jak wam piszą. W wysokich obcasach, jak wam piszą w Gazecie Polskiej, jak wam piszą jeszcze w innych miejscach. A na przykład Myśli Polskie mówią zawsze tak, jak jest. W Przeglądzie, poza Świętą Krową Panem Kwaśniewskim, można czytać mądre rzeczy. I jeszcze w paru rzeczach. Ale niestety, ta niezależna prasa jest bardzo wąska. A telewizje, jak widzimy, czy są lewicowi, czy są prawicowi, czy są propiusurczykowscy, jak dzisiaj, cały czas ma te same prawa. Tymi prawami się rządzi. No to gdzie to jest ta wolność? Szanowni Państwo, no to lepiej wydać Panu Bogu w okno na jakieś dziwne rakiety amerykańskie za 7,5 miliarda, które i tak nie mają żadnego znaczenia za parę lat? Bo nie będą miały żadnego. Nawet jak będą udoskonalone, nie będą miały żadnego znaczenia. Proszę mi wierzyć. To lepiej, to nie lepiej wydać na film, który by strząsnął, który by zwiększył nasze możliwości, większy dochód by przyniósł. Bo mówię Państwu, turystyka i film na świecie przynosi większe zyski niż handel bronią, Szanowni Państwo. Bo w końcu pewnego pięknego dnia komuś się znudzi ten dolar i sobie powie do widzenia i będzie chciał inną walutę opartą na złocie albo na srebrze, jak było do rewolucji. Mówiłeś o tym. Przed rewolucją, Szanowni Państwo, za zboże w królestwie, w tej części, która należała do imperium, to się płaciło złotem. Potwierdzasz? Potwierdzasz. Zwykłe perkaliki z Łodzi płacili złotem i bawełną z Kazachstanu. O tym mi mówili bracia Greenwood w Łodzi. O tym mówił mi Gajer. Ten Gajer, ten Gajer. Ten sławetny Gajer. Tak, fabrykant z Łodzi. Fabrykant znany bardzo. Którego Niemcy zamordowali, jego brata w Oświęcimiu, bo nie chciał Volkslisty podpisywać i im wygarnął, jak mu mówili, jest pan Niemcem, to niech pan podpisze. Mówi, ja jestem Niemcem, a wy jesteście bandyci. I nie podpisał. Oni szybko tak, byli spolonizowani. Oczywiście, tacy byli Niemcy. Ale daj mi, Maciuś, dokończyć wątek. No, mów, przepraszam. Bo ja wiem, że znasz się na polityce. Skończyłem. Z wielką frajdą słucham, tylko że widz, żeby nie zgłupiał. Rozumiesz, bo muszę spuentować. Tak. Tu mam na przykład artykuł Bogdana Urbankowskiego, który ostatnio miał odznaczenia państwowe, który napisał na 1000 stron książkę o marszałku Piłsudskim, fantastyczną książkę o Mickiewiczu, masę poezji, rozrachunkowe te jego ze stalinizmem. No, wspaniały facet. I on mi tu robi benefis na całą szpaltę
w Gazecie Polskiej codziennie, mimo że to jest gazeta, która mnie po prostu ignoruje od lat. Nie rozumiem, na czym to polega. A ja rozumiem, zrobiłeś dokument o UNUPA. Ja zrobiłem dokument o Annie Walentynowicz, który mi zamówiła Anita Gargasa, go odrzuciła z powodu udziału tam prokuratora Witkowskiego z Lublina, który rozszyfrował trucicielkę Anny Walentynowicz. Ale go odrzuciła, bo mówi, bo on był odsunięty od sprawy księdza Popiełuszki. Więc ja zgłupiałem, ale spotykam się z panią Anią Walentynowicz, bo często tam kręciłem jej takie spotkania akurat gdzieś na Młocinach, pamiętam, w jakimś klasztorze, i mówię, pani Aniu, ale nam odrzuciła Anita Gargas przez tego Witkowskiego, a pani Ania zrobiła oczy jak filiżanki. Mówi, dlaczego odrzuciła przed Witkowskiego? Przecież jego odsunęli od sprawy Popiełuszki, dlatego że on dobrze rozpracował tą trucicielkę, podał nazwiska zleceniodawców. Ale mówi, jak ja wrócę ze Smoleńska, to ja Anicie Gargas wytłumaczę, na czym to polegało. Ale mówi, jeszcze Gwiazda może też poświadczyć. Poleciała do Smoleńska, nie wróciła. Więc przychodzi akurat taki moment, że Andrzej Gwiazda przyjeżdża do klubu Ronin i ja z nim filmuję po jego prelekcji i pytam go, co pan sądzi o prokuratorze Witkowskim. On mówi, jak najlepsze mam opinię. Rozpracował tych łobuzów, co zamordowali księdza Popiełuszkę, i wspaniały facet. Potem spotykam prokuratora Witkowskiego i mu mówię, panie prokuratorze, no wszyscy mówią dobrze o panu, tylko Anita Gargas odrzuciła filmy, bo zamówiła, jak rządziła w telewizji parę lat temu za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. A on się zdziwił, bo a ona ze mną taki wywiad rzeka robiła i była dla mnie bardzo miła. I tu jest, wychodzi dwuznaczność ludzi Gazety Polskiej, bo z jednej strony robią dobrą robotę, trzeba przyznać, kluby patriotyczne przyłożyli w dupę tej platformie, tym mędom, które sprzedawały Polskę na zachód, ale z drugiej strony co? Księdza Isakowicza Zaleskiego wyrzucają z redakcji, dlatego że ostro pisał o Ukraińcach. No bo oni są zakochani. Oni są zakochani w Ukrainie w sposób... Ale wyrzucili też i przestała pisać Elżbieta Królikowska-Ewis, która pisała na przykład o Wielkiej Brytanii, o demokracji, jaka tam panuje. Też im są nie święte krowy, są święte krowy. A nawet dla Trumpa nie ma świętych krowy. Mnie wyrzucała pani Anita Czerwińska cztery razy z różnych imprez Gazety Polskiej, jak przychodziłem z kamerą. Nie wiem, co je, czy to Sakiewiczowi coś odwaliło, czy Gargas. Psychiatra kliniczny z wykształcenia. Oni sądzą, że mają patent na patriotyzm. Mylicie się. I teraz dam kolejne przykłady. Anita Czerwińska mnie wyrzuca z sali Roma ze zdjęć. Wyrzuca mnie z katedry. Te zdjęcia w każdą miesięcznicę Smoleńska. I jeszcze chyba z hybryd mało, ale wyrzuca faceta, który napisał książkę na cześć Jarosława Lecha Kaczyńskiego pod tytułem Anatomia hańby czy anatomia poniżenia, coś takiego. On się nazywa z Poznania, jest Kmiecik, Jarosław Kmiecik chyba. Ona jego stoisko wyrzuca, bo tu organizuje wszystko Gazeta Polska, to Kmiecika wyrzuciła. Potem została posłem i rzeczywiście pracowała i pilnowała i pilnuje cały czas tych miesięcznych. Chwała jej za to. Ale dlaczego innych wyrzuca? Co to jest? A jeszcze, żeby było śmieszniej, to na nią głosowało 7 tysięcy ludzi z małym haczykiem. 7 tysięcy! A jeden mój film Antyki zrobiony u Poręby oglądało ćwierć miliona ludzi. Przepraszam bardzo. Dowody są?
I ja nie jestem żadnym razy posłem 10 złotych. Tak. I teraz, ale czekaj, ja dochodzę do puenty. Mimo, że mam takie recenzje od tego wielkiego księcia Konstantego, samych tuzów nauki i sztuki, kultury, to Krzysio Magowski mi w telewizji to odrzuca. Do PiS-u nie mogę tego złożyć, dlatego że muszę mieć producenta, który by to tam przedstawił. Reżyser nie może. Za komuny mógł, teraz nie może. Jest większa wolność i demokracja. Ciekawe, i teraz, nie? Pedro? Cicho, słuchaj dalej, bo mi się coś pomyli. No. Bo jest taka zasada, że więc ja do Zanussiego, bo u niego najpierw to pisałem i chciałem przez jego zespół TOR to robić, ale się dowiaduję w ministerstwie, że nie mogę, bo on teraz został zapisany do którejś z tych komisji ocen scenariuszowych. Czyli będzie nieobiektywny, będzie głosował za filmem ze swojego zespołu, nie może. Więc się zgłaszam do pana producenta, u którego jest kierownikiem literackim pan, który kiedyś o Szarży napisał negatywną recenzję, że to taki nadęty patriotyzm, aha, że to taka tandeta. Jak pani Turlejska o Hublalu. Tak. Bohaterszczyzna. Ja nie wymienię z litości nazwiska ani tego szefa zespołu, ani tego kierownika literackiego, bo to są takie gnidy po prostu, żyjące na krwi filmowców, na krwi artystów. Po prostu mali ludzie. Dlatego nie wymienię was po nazwisku, bo wami gardzę głęboko. I teraz najbolesniejsza sprawa. Otóż pan minister kultury Piotr Gliński, brat znakomitego reżysera Roberta Glińskiego, obejmuje ministerstwo. Spotykamy się w Instytucie imienia Lecha Kaczyńskiego, fajnie rozmawiamy i nagle dowiaduję się od pana ministra Glińskiego, że kiedyś statystował w moim filmie Antyki jako młody chłopak uprawiający judo. Zagrał tam milicjanta, który z innymi po cywilnemu ubranymi milicjantami likwiduje bandę przemytników dzieł sztuki. I tak to wspominał. Ja mówię, panie ministrze, no to chyba pan wie, że ja trochę tej kinematografii się znam i mogę doradzać za darmo. Wchodzi premier Jarosław Kaczyński, siada, bo to jest obok jego willi, i słucha. I ja deklaruję przy ich obu, że mogę bezpłatnie doradzać przy reformie telewizji kinematografii, bo od 69 roku związany jestem z telewizją, do tej pory mam wstęp tam, przepustkę, jako współpracownik, nigdy nie proponowali mi etatu oczywiście. Tradycyjnie. A od 1963 roku, od stycznia jestem związany z kinematografią, już mi się nie chce liczyć tych lat. I mówię, mogę doradzać. Pedro, miałeś jeden rok. Pokiwali głowami i potem się dowiaduje, że reformować telewizję, kinematografię ma pani sędzia, nie pani sędzia, pani poseł Bubula. Pytam się, kto to jest. A, okazuje się, że u ojca Tadeusza Rydzyka działała, że przyzwoita kobitka, że dobra Polka, w porządku. No dobrze, no to ja zdobyłam jej telefon i mówię tak, jej sekretarzowi. Tu w Warszawie działam w Instytucie Lecha Kaczyńskiego, chcę jak najlepiej. Proszę się z nami skontaktować, bo no, znam kinematografię od 63 roku, a od 69 telewizję. Mogę pani coś tam doradzić. Biegałem po korytarzach, na których pani nie widziałem. Bywałem na salach kolaudacyjnych, dyskusjach scenariuszy, potem dyskusjach o gotowych filmach. Dostawałem nagrody, mam ponad 30. Zero reakcji. Piszę więc ze 2 czy 3 pisma do ministra Glińskiego. Niech pan skorzysta z mojego doświadczenia. Statystował pan w moim filmie prawie 50 lat temu, więc na litość boska nie wyleciałem sroce spod ogona. Zero odpowiedzi.
do kogoś tam jeszcze napisałem, już nie pamiętam do ilu osób. I teraz jest rozpisany konkurs na film o tematyce historycznej. Ja od razu składam ten scenariusz do jurorów, spośród których znaną osobą jest tylko pani Kos Krause, reżyserka i scenariuszopisarka, żona świętej pamięci Krzysztofa Krause. Wybitnego reżysera. Tak, znakomitego. Zresztą kiedyś mu pomagałem przy debiucie, jak jeszcze robił krótkie formy. Byłem na jurorem festiwalu filmów o sztuce w Zakopanem i tam promowałem jego film. Ona jedna. Poza tym jeszcze jest tam profesor Roszkowski, który jest historykiem. Dobry historyk. Tak. Reszta ludzi ja po prostu nie znam. I odrzucają sam temat, nie czytając scenariusza, że ich nie interesuje powstanie listopadowe. No to ciekawe. Ale puenta będzie dopiero teraz. Natomiast spośród przyjętych tematów jest temat Roberta Glińskiego, brata ministra. Panie ministrze Gliński, czy my jesteśmy na Białorusi? Bo tam podobno prezydent Łukaszenka swojego syna szykuje na swojego następcę. No szczęście. Ale moim zdaniem jesteśmy bardzo na pana dobrej drodze przepraszam, ale musiałem panu to powiedzieć. Ale raczej bardziej na Ukrainę to pasuje niż na Białoruś. Bo jednak kinematografia Białoruska się ma nieźle. No, ale Łukaszenko szykuje syna na A co ma zrobić, jak ma wariatów z drugiej strony? A, to inna sprawa. No. Co by było tyle. Czyli teraz gadaj, co chcesz. Nie, ale to jest, nie, bo wiesz co, bo to, co powiedziałeś, oznacza, że kto by nie rządził, jest tak samo. A zadam ci inne pytanie. A powiedz mi, jakie są wady obecnego systemu w stosunku do PRL-u, jeżeli chodzi o szkołę filmową? Bo mamy dobrych operatorów, a co reszta? Słuchaj, bo nie wiem. Szkoły filmowej obecnie, kto tam rządzi i wykłada, nie znam. Wtedy byli starzy, mądrzy Żydzi i dobrze uczyli. O. I trzeba to oddać, bo i Woli Teplic, i Bosak to byli znakomici nauczyciele. Tam z Polaków jeden Mierzejewski był, no jeszcze Ancuta od operatorki. Ancuta, tak. Tak, a Karabasz Polak dokuczał i tego, no mnie chciał wyrzucić po prostu może za tych kapitalistów. Ale ciekawa rzecz, że ma u siebie w domu na ścianie moje zdjęcie. Ćwiczenia robiliśmy, żeśmy z Kieślowskim na pierwszym roku bardzo się przyjaźnili, chodziliśmy po tej Łodzi, robiliśmy te biedne dzieci, te opuszczone, wiesz, stare fabryki, te twarze tych spracowanych tkaczy i znalazłem faceta, który spał na ławce w takim pasażu koło Piotrkowskiej, łysy, spracowany, a za nim była ślepa ściana jakiejś starej kamienicy, po której pieło się w górę dzikie wino. Ale tak jak w obrazie Salvatora Dali, takie splątane i potem tak się rozszerzało. I jemu, ja tak ustawiłem kamerę, żeby jemu z głowy wyrastały te splątane, gęste gałęzie powykrzywiane, wiesz, jakby sny jakieś makabryczne. I Karabasz zachwycił się tym zdjęciem, a potem mówi, ale to wyszło panu przypadkowo. Ale w ramki oprawił, bo mi to Kieślowski przekablował. Cwaniak. I w domu ma na ścianie, a mnie chciał wypieprzyć ze szkoły. O. Dwoistość. W którym to było roku, Krzysiu? No te zdjęcia to na pierwszym roku robiliśmy jeszcze. I teraz tak, uważaj. Będzie drugie pytanie. No. Nie chcemy się zajmować polityką, ale polityka chce się zajmować nami. No i chciałem cię zapytać o twój wybitny dokument dotyczący zbrodni wołyńskiej i wszystkiego, co z tym związane, który już dokładnie nie pamiętam, w którym roku powstał, ale w którym była długa wypowiedź, bardzo analityczna, wybitnego historyka ukraińskiego, który badał to również w archiwach kanadyjskich, Wiktora Poliszczuka.
no, który jest przez jednych znienawidzony, mówimy tutaj o środowiskach neobanderowskich na Ukrainie, przez innych bardzo ceniony i cytowany. Między innymi przez mojego ojca. Chciałbym, żeby nieco byś opowiedział o tym dokumencie, ponieważ w tym dokumencie są nagrania z samego początku lat 90., kiedy ludzie z mniejszości ukraińskiej w Polsce mówią o wiecznej przyjaźni polsko-ukraińskiej. Tam jest taki fragmencik, kiedy oni przemawiają, prawda, do zgromadzonych w czasie zjazdu w Solidarności. Chciałbym, żebyś troszeczkę o tym opowiedział, bo nam wiele to wyjaśni. No i chciałbym, żebyś to rozwinął. Co mi możesz o tym dokumencie opowiedzieć? Jakie są kulisy tego dokumentu? Skąd pieniądze? Kto to poparł i tak dalej? Film był pokazywany w telewizji. Tu o pieniądzach w ogóle nie można mówić, bo to 500 zł przecież na nas dwóch dała nam redakcja TVP Historia, no, dużo pieniędzy. Minus podatek. A ja to robiłem przez 30 lat ostatnich, po trochu. No. Przed odzyskaniem niepodległości przez Ukrainę na 2 lata, przed tym po raz pierwszy pojechałem z grupą Ukraińców polskich tournée chóru ukraińskiego Żurawli, którymi dyrygował wybitny dyrygent, muzykolog i kompozytor ukraińskiego pochodzenia Roman Rywakowicz. I przejechaliśmy 2 razy po Ukrainie. Niektórzy mówią, że ten film przyspieszył ogłoszenie niepodległości przez Ukrainę. Byłem świadkiem wstawania tego narodu z kolan i jednocześnie miałem tak zwane uczucia mieszane, bo z jednej strony dążenie do wolności, ale potem trzeba się zastanowić, jaka ma być ta wolność, bo tradycja u nich jest kozacka i banderowska. Szkoda, że nie nawiązali w ogóle do Petlury na przykład. Albo no, do Skoropadzkiego. Tak. Tylko ta, no, na poły zbójecka. No, mnie serce bolało, bo ja polubiłem ich. Polubiłem ich śpiewanie. Pięknie śpiewali. Polubiłem tę kulturę, te cerkiewki drewniane, tę ich miłość do ziemi. Było coś urzekającego. Ale dlaczego tyle okrucieństwa? Ludzie, no mówię do was, bracia Słowianie, opamiętajcie się, wybierzcie ze swojej tradycji, może trochę mniej, ale to tam, gdzie jest dobro, gdzie mówił na przykład wasz wielki wieszcz, wasz Mickiewicz, czyli Taras Szewczenko, jak się do Polaków zwracał, to powiedział tak: podajże rękę kozakowi i serce swe ku niemu przychyl i razem w imię Chrystusowe odbudujemy raj nasz cichy. No przecież to są słowa jakiejś innej Ukrainy, jakiejś wspaniałej, delikatnej, jakiejś... Co się dzieje? Czy to dlatego, że przez te stepy, przez tysiące lat przewalały się przeróżne hordy Hunnów, Tatarów, Madziarów, że tam zostawiali swoje geny, że jest tyle piękna w was, a jednocześnie tyle okrucieństwa? No przecież jak hymn Hajdamaków śpiewaliście na którymś z koncertów, sala wstawała. A Hajdamacy to też mordowali Polaków i Żydów na Kresach. Gonta i Żeleźniak mają tam pomniki. 30 tysięcy Żydów wymordowali i chyba tyle samo szlachty polskiej. Przecież to są rzeczy, które się w Europie w głowie nie mieszczą. I nawet tak przyjaźni Ukraińcom bracia Kaczyńscy, też teraz już widzę, że Jarosław powiedział wyraźnie, no z Banderą do Europy nie wejdziecie. Jak się nie opamiętacie, to nawet ta nasza pomoc, jaka do was idzie, no to się wreszcie skończy, no. I co, i będziecie tak z tą wielką Rosją wojować? Ile jeszcze można? Trzeba... I pytanie o co?
No oni uważają, że to ponieważ Chruszczow im dał Krym, no to oni uważają, że Krym to jest ukraińska ziemia. No, no pamiętajcie. Oni uważają, że Krasnodar, oni uważają, że pod Kaukazem terytoria też są ich ziemią, no, bo to im mówili Austriacy w akcji przed pierwszą wojną światową. No właśnie, więc wywiad wpływ Niemców, Austriaków, gdzie wymordowano więcej jak 200 tysięcy. W czasie rewolucji Żydów lewackich, chazarskich, to wszystko wam namieszało w głowach, ale chcecie być w Europie, to trochę posłuchajcie się. A ta germanofilia jest wręcz dziecinna. Tak. Przecież Niemcy... Kiwali ich równo. Ale przecież nie, jakby Hitler wygrał wojnę, to was tak samo by nie było jak i nas Polaków. Nie, nie, albo resztki gdzieś za Ural wysiedlone do ciężkich robót. Nadzorców by zrobili, takich tam niewolników. No, więc ja zbierałem te materiały. Bardzo lubię wielu Ukraińców. Uwielbiam ich muzykę. Często sobie puszczam te śpiewy, łzy mi lecą. Piękne. Z drugiej strony, na litość boską, no musicie te pierwotne instynkty jakoś opanowywać w sobie. No, no przecież oddawanie hołdów... No zrobiłem tam wywiad z siostrą Stepana Bandery. Biedna staruszka, która była kiedyś nauczycielką w gimnazjum, w stryju, inteligentna pani. Wzięli ją bolszewicy na Sybir. Nic złego nie zrobiła. Nie za brata. Była. Za brata wzięli, no. Ja ją pokazuję właśnie, żeby polski widz też umiał rozdzielać. Tak samo pokazuje działacza ukraińskiej demokratycznej opozycji, Bogdana Chorynia, który ciekawy, dlaczego został osunięty, nie widać go. A on tam mówi, wesprzyjmy polskich inteligentów, polską opozycję, że razem zdemokratyzujemy tę część Europy, że będzie inaczej. Dlaczego jego nie ma? Tylko jakiś producent czekolady jest prezydentem. Ja nie wiem, jakie on ma poza tym zamiłowania, ale nie wiem. Do bogacenia się głównie. Polska ładuje tam jakąś pomoc, a pan Poroszenko nawet nie był łaskawy, żeby zaprosić jakiegoś polskiego dyplomatę, przedstawiciela na jakieś tam debaty na temat Krymu czy sprawy czy na przykład pokoju w Mińsku. Tak. Francuzi, Niemcy... No Rosjanie rozumiem, no bo graniczą, bo mają tutaj to zagwozdka poważna, bo przecież Rosjanie też kochają Ukrainę. 10 milionów z nich się przyznaje do kultury wielkorosyjskiej. No tak, no ale, ale Ruś, Kijów, stolica, przecież pramatka wszystkich ruskich grodów i wszystkich ruskich plemion. To serce boli, przestańcie się lać, jakoś się dogadajcie, no bo to po prostu to też jest bolesna sprawa, no ale to nie może być pod sztandarem czarno-czerwonym. Zbrodniarzy, jakich świat nie widział. No. Czerwono-czarny. Tak. No i wielką przyjemność miałem z Poznania właśnie pana Wiktora Poliszczuka, który jest był pół Polakiem, pół Ukraińcem. Nie pamiętam, zdaje się matka była Polka. No, a banderowcy mordowali nawet małżeństwa mieszane. No to szczególnie mordowali. No przecież nie można z taką ideologią wchodzić do Europy, ludzie. No chcą. Więc to się tak składało i ten film powstał z mojego bólu. To nie jest tylko... Ja dotąd nie dostałem od żadnego z Ukraińców żadnego telefonu na tak i na nie. Ciężko to obalić. Czyli czuję u was, bracia Słowianie, że macie jakiś dylemat wewnętrzny. Że to nie jest takie proste podzielić świat biały, czarny, tu sami dobrzy, tu sami źli. Nie działa. Tak nie jest na tym świecie. To samo jest i z Rosjanami. Był dobry car Aleksander, a potem był zły Mikołaj I, pałki. A potem Aleksander... Dekabrystów wyrżnął. Nawet nie wiemy, gdzie pochowani.
a się zaczynali z naszymi dogadywać. Może byśmy zrobili jakieś ogólnosłowiańskie wielkie imperium, które nigdy by Niemcy nie odważyli się napaść i zmiażdżyć i tyle wymordować ludzi. Przecież na Ukrainie ile Niemcy wymordowali ludzi, Ukraińców. Za co ich kochacie? Co wam imponuje? Technika? Zważywszy Charków. Tak. Powiedz mi... Więc ten film powstał z bólu. Tam jest pan pułkownik... o Boże, zmarł dopiero co. Samoobronę tworzył tam w swoich okolicach. A, mówisz o pułkowniku, który prowadził również demonstracje dotyczące... Tak, tak. Odpowiadał za samoobronę Niwiński. Niwiński, tak. Poznałem go. Świeć Panie na jego duszę. Odważny człowiek, dużo mówił ciekawych rzeczy. Tak, pytałem go tam, od kiedy pan i pana rodzina mieszkała na Ukrainie. On mówi, od zawsze, no. W czasach powstania Kościuszkowskiego wie, że już tam mieszkali. Poza tym, iluż ukraińskich książąt, kozaków dostawało się potem na jakieś urzędy. Ostatnio dowiedziałem się na przykład, że Anna Walentynowicz ma korzenie ukraińskie, że to odkrył jej wnuczek i Jurek Zaleski. W dokumentach gdzieś w Równym, skąd ona pochodziła, chodzi ona po atamanie na Lewajce jest. Takich jest bardzo dużo w Rosji, w Polsce. Nawet podobno do mieszkę krwi polskich królów miała. Może dlatego miała taki charakter. Możliwe, możliwe, możliwe. Czyli Ukrainka kochana przez Polaków. No, więc jest... chciałbym, żebyśmy wszyscy was mogli pokochać. Ale nie możecie stawiać pomników sektom, mordercom i nie możecie niszczyć pomników ofiar tych morderców. Pan germanistów. Bezczeszczenie paru grobów Polaków zamordowanych przez UPA na Ukrainie, to wy mówicie, że to prowokacje rosyjskie. No ale udowodnijcie to. No. Nie są w stanie. Słuchaj, byłeś w tej Rosji, znasz tą Rosję. Byłem teraz na zjeździe. Powiedz mi, jakie twoje wnioski są o tym strasznym, przerażającym, rządzonym przez despotów kraju. Bo ja mam inne zdanie, jak wiesz, no ale ja to ja. Ja wcale nie mam zamiaru sprawiać ci przyjemności. Nie musisz. Tylko chcę powiedzieć tak, jak ja miałem odczucia. Bądź obiektywny. Tak. Dla mnie w ogóle w każdym narodzie można znaleźć ludzi dobrych i ludzi złych. Utalentowanych i grafomanów, politykierów i wspaniałych polityków. I przekrztów, nie? No, różnych. U mnie zaczęło się od tego, że ja po prostu zacząłem od literatury rosyjskiej. No jak ja w dzieciństwie przeczytałem Turgeniewa, opowiadania Lermontowa, Puszkina, córka kapitana, Tołstoja, a potem Dostojewski. No ludzie, przecież Szekspir to jest, no, blisko, ale też piętro niżej niż Fiodor Dostojewski. Też tak uważasz. Oczywiście, takiej głębi psychologii, takiej bezlitosnej wiwisekcji ludzkiej duszy i ruskiej duszy. Mówią, że on krytykował Polaków. A co on? Swoich wybielał? No, a on co? Potrafił powiedzieć takie słowa. Ten ze zbrodni i kary, to co on go oszczędza? On powiedział, że kiedyś przyjdzie taki czas, że po ziemi się będą walać korony imperatorów i cesarzy, nikt nie będzie chciał ich podnieść. I powiedział jeszcze takie słowa, że kiedyś przyjdą takie czasy, że naród rosyjski będzie przerażony swoim okrucieństwem, to są jego słowa, nie moje, i jak zobaczy, co natworzył w tej zemście klasowej, to od przerażenia zmarnieje. I tutaj się przebudzi. Dochodzimy do nauki o cywilizacjach profesora Feliksa Konecznego. To są jego słowa, nie moje. Profesor Feliks Koneczny twierdzi, że Rosja, która jest, była krajem słowiańskim, chrześcijańskim z powodu najazdów mongolskich, z powodu wpływów niemieckich, Waregów, była co jakiś czas infekowana innymi okrutnymi cywilizacjami.
i w pewnych momentach właśnie bunt Stieńki Razina czy Pugaczowa, to były te wybuchy okrucieństwa potwornego, który w okrutny sposób był pacyfikowany. Przez Niemców. A rewolucja. Te wszystkie. Więc tak, najpierw okrucieństw się uczyli od Waregów. Przecież Rurykowicze to Waregi. Iwan Groźny własnego syna zabił tylko za to, że on zwrócił uwagę, że niedobrze tata obsadził dowódcę armii, bo Polacy zlali go, tylko nie wiem, to było pod Orszą. Pod Orszą. Tak. No on zabił Laszą własnego. 515 to jego ojciec jeszcze, to trochę wcześniej. No nic, ale do czego zmierzam? Że zobaczyłem ogromną rozpiętość duszy rosyjskiej. Są i byli okrutni, ale byli i są sprawiedliwi. Są różni, są cudowni pisarze, cudowni artyści. Na tym statku, którym płynęliśmy po zjeździe słowiańskim w Moskwie, Wołgą płynęliśmy, zwiedzaliśmy cerkwie, które są budowywane. Moskwa wraca do Chrystusa. Trzeba to widzieć. Odcinają się od tej komuny i od żydokomuny. Bo niestety, kiedyś mi jeden stary, mądry Żyd powiedział, wiesz dlaczego rewolucja w Rosji wybuchła? Ano dlatego, że sytuacja Żydów była już nie do zniesienia. I to oni zorganizowali rewolucję. No i taka jest prawda, a nie żadne tam masy pracujące miasta. Parwus, wyginęli niemiecki, oficerowie. Albert Szpele, Sztele. Arystokracja rosyjska i oficerowie wyginęli na froncie pierwszej wojny. Do 16 roku prawie tak. Zabili jacyś idioci przedtem reformatorów z Kałona. Nie wiem, czy Witego też chyba zabili, nie wiem. W każdym razie... Na przykład przede wszystkim Piotra Stołypina. Stołypina, no właśnie. Najwybitniejszego. I mogłoby to być państwo dobrobytu, szczęścia, bo już zaczęli szanować innych. W dumie był nasz Dmowski, miał coś do powiedzenia. Przemysłowcy i tak dalej. Tak, kwitła Łódź, rozbudowała się Warszawa, bogata cała Warszawa, kongresówka i być może, że potem by pozostałe dzielnice doszły, byłaby tylko Unia Personalna, byłby rynek zbytu potężny. No, Mikołaj przyznał niepodległość Polsce w 16 roku, 26 no, to roku. On to już tak, wiesz, z konieczności, no ale Aleksander ale to on pierwszy, pierwszy. Ale on pierwszy. Ale Aleksander i pierwszy wszystkie zabory złączone. Miał jeszcze większe serce, bo on tuż po wojnie z Napoleonem, gdzie Polacy poszli jak cielęta za tym Napoleonem i wymarzło połowę. I tak Polacy bardziej odporni od Francuzów, to trochę mniej naszych wymarzło. No ale po co im było tam chodzić? Ja nie wiem, po co im tam chodzić. No, w każdym razie, i co ja teraz zauważyłem? Otwartość coraz większa. Dyskusje, na przykład w oficjalnych wystąpieniach, na których nie było niestety nikogo z władz ani Petersburga, ani Moskwy, ale wystąpienia liderów tego ruchu słowiańskiego ze strony rosyjskiej mnie bardzo się podobały. Bo na przykład pan Oleg Płatonow, który tam jest jednym z głównych działaczy słowiańskich, wyraził żal, że obecne władze rosyjskie bardziej stawiają na Unię Euroazjatycką zamiast na Związek Słowian. No bo przecież jak to mu potem zadałem prywatnie pytanie, wy tak wierzycie tym Kitajcom? Przecież czym oni się różnią od Mongołów, którzy wam narzucili jarzmo ileś wieków temu i zatrzymali wasz rozwój i zakazili was tym okrucieństwem? Po co wam to? Och, to pan chyba nam źle życzy, mówi pani wykształcona, wybitna polonistka zresztą z Petersburga. Ja mówię, no ale na litość boską, tak naprawdę do końca pani wierzy tym małym Azjatom, że oni będą wobec was lojalni? Przecież oni tylko zęby ostrzą na tą Syberię, na te wielkie terytoria, które wy nie mogliście, bo po prostu za mało było was, żeby to wszystko do końca wyeksploatować, zagospodarować. Oni się tam wpychają, a wy udajecie, że oni się nie wpychają. No ich tam 2% jest, nie tak dużo jeszcze. No jeszcze.
ale przecież w gruncie rzeczy, moim zdaniem, bliżsi cywilizacyjnie są Rosjanie Amerykanów niż Chińczyków. No. Dwie godziny rozmawiał Trump z Putinem. Dwie godziny. I ja uważam, że to jest pierwszy krok, że zaczną się dogadywać. Ciężko jest, kongres nie daje. Kongres nie daje. Kongres jest i tutaj wypowiedź prezydenta Trumpa jest jednoznaczna, że kongres go wymusza na nim, ta kamarylla militarno-oligarchiczno-bankowa. Miejmy nadzieję, że pomału jednak to dojdzie do jakiegoś porozumienia. Wiesz, ale z drugiej strony ja muszę powiedzieć, że ja spotykałem Chińczyków znających język rosyjski. Padre zna też Chińczyków dość dobrze, bo mieszkał w Chinach pewien czas. I nasz stosunek do Chin jest niejednoznaczny. Znaczy ja uważam, że Chińczycy paradoksalnie są ludźmi lepszymi niż nam się wydaje. Dlatego, że my patrzymy troszeczkę na Azję w kategoriach XIX wieku i XVII wieku. No i przez doświadczenia najazdów tatarskich. Natomiast większym problemem jest barbaryzacja i coraz większe wpływy trzeciego skrzydła wahabickiego wśród muzułmanów. No tak. Gdzie państwa są słabsze niż zabobony i jest bardzo duży procent ubogich ludzi i sfanatyzowanych ludzi przez to. I moim zdaniem kwestia pseudomuzułmanów, czyli właśnie wahabitów, wszelkiego rodzaju salafickich środowisk i tak dalej, nie mylić z alawitami, nie mylić z szyitami, nie mylić z prawdziwymi sunitami, gdzie jest trójpodział władzy, gdzie jest jakiś porządek i tak dalej, to zresztą państwa zostały jako konkurenci osłabieni, zniszczeni przez wszystkie w zasadzie główne państwa europejskie przy ogromnym zaangażowaniu wywiadów amerykańskiego, izraelskiego, Arabii Saudyjskiej czy tureckiego do pewnego momentu. Dzisiaj dzięki Federacji Rosyjskiej, we własnym interesie oczywiście szeroko pojętym, w Syrii sytuacja jest zatrzymana i Syria nie upadnie, i chwała Bogu, a więc kolebkę chrześcijaństwa przetrwa. Chciałem też zwrócić uwagę, że pierwszy raz od początku XVIII wieku, chociaż współpraca istnieje, ale cerkiew prawosławna jest niezależna od państwa, mało tego, jest dotowana przez państwo, szanowni państwo. Czyli wszelkie religie monoteistyczne Federacji Rosyjskiej są dotowane przez państwo i są te instytucje związane z tymi religijnymi środowiskami oficjalnymi, mają ulgi podatkowe, czyli są zwolnieni z podatku. Nie, no i odbudowują wspaniale, tak, ja kilkadziesiąt cerkwi, monastyrów widziałem. Chociaż i ludzie przychodzą, modlą się, biją czołem, jak zobaczyłem. Ale z drugiej strony, ale jak zobaczyłem sarkofag Aleksandra Newskiego, to prawda. Do którego stoi kolejka kilkaset osób i podchodzą, biją czołem, całują, modlą się w kolejce wielkiej i sobie pomyślałem, my jesteśmy dumni z Grunwaldu, ale oni byli pierwsi, Aleksander Newski pierwszy odparł najazd tych Germańców, tych krzyżaków. No ale pamiętajmy o tym, że tymi, którzy wytrzymali nacisk rycerzy europejskich ściągniętych przez krzyżaków, których było niewielu, no to były te dwie chorągi smoleńskie. Krakowskie nawet nie dały rady, o czym pisze Długosz, nie ja piszę. Natomiast powiedzmy szczerze, ja powiem tak, dlaczego ja cię o to zapytałem? Dlatego, że jak widzicie państwo, to co mówię ja, się potwierdza. Ja co prawda, tak jak doktor Przybył, uważam, że kwestia koniecznego i Rosji troszeczkę już nie nadąża za pewnymi zmianami. No bo on nie przewidział środków masowego przekazu. Właśnie. I najlepszy, czekaj, bo zapomnę, tak. Najlepszy dowód, bo on twierdzi, że cywilizacja niższa potrafi zdominować wyższą cywilizację i daje to na przykładzie upadku Imperium Rzymskiego podbitego przez prymitywnych barbarzyńców. A teraz zdawałoby się, że niżej stojąca cywilizacyjnie Białoruś nagle odbudowała zamek Radziwiłłów w Nieświeżu. Tak, i przyznaje się do tego. 72 miliony dolarów. Tak, zaprosili tam Radziwiłłów. Tak, to prawda. Wspaniałe przyjęcie było.
Radziwiłłów potraktowali jako swoje korzenie, swoich, chociaż Radziwiłłów jest pochodzenia Litwini, ale nie zaprzeczali. No ale Litwini to Białorusi. I powstał bardzo piękny film produkcji białoruskiej, za co trzeba Białoruś pochwalić, o tym pobycie Radziwiłłów w Nieświeżu, zakończony przepiękną sceną z seniorką rodu naszych wielkich Radziwiłłów, księżną Elżbietą, która już podobno w tej chwili zbliża się do 100 lat, podchodzi, ona już wsiada po uroczystościach zwiedzania Nieświeża, gdzie spędziła dzieciństwo i młodość, i podchodzi, wsiada do samochodu, podchodzi młoda dziennikarka białoruska i do mikrofonu mówi: jak pani się czuje w tym miejscu, które kiedyś było, do pani należało i teraz już nie jest pani, jakie pani ma odczucia? I podstawia jej mikrofon, a księżna sam za mikrofon zabiera i mówi: a jak pani się teraz czuje, jak zabrałam pani własność pani? Ale ja pani ją oddam i oddaję. Piękna rozmowa. I tego się nie boją Białorusini, bo to jest trochę do nich przytyk. Ale nie do nich, to jest przecież jeszcze w rewolucji październikowej źródła tego nienawiści, tych napuszczania na siebie Słowian, żeby się nawzajem wyrzynali, bo Niemcy nie chcieli mieć dwóch krontów, bo z Francją knoty zbierali i chcieli mieć, żeby przerzucić wojska z Rosji na front zachodni. A amerykańscy bankierzy z brytyjskimi, Wolburgowie i inni, i ci, którzy kontrolowali wydruk pieniądza amerykańskiego dolara z Centrum Rezerw Federalnych, przygotowali grunt do tego konfliktu i chodziło o to, żeby uzależnić gospodarczo, ekonomicznie głównego rywala Europę, a Rosją się podzielić i wyciągnąć, jak to robi pan Hammer, wielkie zyski. Czyli stworzyć sztucznie ten system. Ten system był zachodnim systemem, dlatego że w ogóle jest bardzo ciekawa rzecz. Ja nigdy o tym nie mówiłem, może powiem dzisiaj przy okazji naszej rozmowy. I tu, otóż cerkiew prawosławna Aleksiej Cyryl II obecny, czyli Kirył po rosyjsku, powiedział, że bardzo dużym błędem były reformy Piotra Wielkiego. Oni się odżegnują od reform Piotra Wielkiego, czyli od imperializmu rosyjskiego, ponieważ imperium rosyjskie... No i on niszczył rosyjskość jako taką. On niszczył rosyjskość poprzez stroje i poprzez wzmacnianie i nakazywanie zachowywania się swoim ludziom, których wywyższał przez pomniciestwo, czyli budował strukturę szlachty. Tam był system bardzo ciekawy. Nie było czegoś takiego, że szlachtą było się dlatego, że było się związane z dynastią. Nie było tego. Tylko system był taki, że dostawało się przywilej za jakieś zasługi. To nawet to było nawet tak, że na przykład ktoś mógł dostać na przykład jakiś tam, nie wiem, krzyż świętej Anny. Ja w tej chwili nie pamiętam tego, to jest skomplikowane. I na przykład dziedziczył tytuł szlachecki, tak, ziemiański, ale już jego dzieci nie mogły. To były takie bardzo dziwne zasady. Bo co, ziemia była do cara należała. Tylko do cara należała, tak. I to była taka zasada i było tylko 3%. W związku z tym oni byli bardzo słabi, musieli słuchać cara. I słuchajcie państwo, od początku XVIII wieku po 811 rok szlachta rosyjska nie uczyła się języka rosyjskiego. Nie znała języka rosyjskiego, znała niemiecki, francuski. I dopiero się ocknęli, jak się pojawił Napoleon już bardzo blisko granic Imperium Rosyjskiego, ogłosił wojnę polską, dlatego armia poszła z księciem Józefem na zatracenie, mimo że... Ale wiesz, że tyle samo Polaków walczyło wtedy po stronie rosyjskiej? 60 tysięcy, tak, oczywiście. Z Drudzkim Lubeckim, oczywiście, że wiem. Też spowinowaconym z Rylkowiczowym. No i Czartoryski był Czartoryski, po tamtej oczywiście, stronie. Bardzo dużo było. I wszystkie prawie pułki ułańskie. I prawda jest taka, że cerkiew prawosławna uważa, że było porzucenie trzeciej drogi rozwoju. Bo z drugiej strony lud się nie zmieniał. Lud był przyciskany przez ostrzejszy, trudniejszy, bardziej bezwzględny feudalizm. Czyli te reformy dotyczyły tylko góry.
Co prawda Katarzyna próbowała uwolnić chłopów, to mało kto o tym wie, ale kręgi dworskie nie dały. To też ciekawa rzecz. Właściwie do czasów Stołypina, czyli do czasów Mikołaja II, były pewne próby z Aleksandra III, ale nie powstała średnia klasa chłopska. On ją chciał stworzyć, ale również zaangażować w budowanie państwa żydowską ludność, dając im przywileje w zamian za to, że nie będą mącić i wchodzić w środowiska rewolucyjne. Bojąc się bardzo silnych wpływów 30-procentowych polskiego ziemiaństwa i polskich przedsiębiorców. Także to też było tak. Z drugiej strony obiecując, szczególnie w testamencie, niepodległą Polskę, bo wiedział, że Polacy rozsadzą imperium. To są jego słowa, to jest jego testament. Piotr Stołypin. I lud rosyjski nie utożsamiał się z tym, co reprezentowała szlachta, te kręgi, ponieważ te kręgi z czasem stały się tak prozachodnie, że przyjęły marksizm, szkołę frankfurcką i wszystkie te twory i zaczęły wierzyć w determinizm ekonomiczny, przede wszystkim społeczny i filozoficzny. To zostało zbarbaryzowane. Przykład Lenina, który nie czuł się w ogóle Rosjaninem, nienawidził Rosji, wolał katolików, nienawidził chłopów rosyjskich, nienawidził braku energii w działaniach ludu rosyjskiego, pewien taki letarg, pewne taką wygodę, pewnego rodzaju wysublimowane harmonię z przyrodą, to co Tolstoj reprezentował w swoich różnych poczytaniach, jemu to było obce. Oni chcieli modernizacji za wszelką cenę, oni chcieli za wszelką cenę zmiany. To bardzo przypomina neoliberałów. Ale dlaczego do tej pory tyle pomników Lenina jeszcze stoi? Słuchajcie, dlatego, że 16% tej ludności Federacji Rosyjskiej jest ideologicznie w sposób dziecinny, ale jednak nie naiwny, związany z tym. Bo ja widziałem, jak kiedyś... To oni nie wiedzą, że Lenin był pół kałmukiem, pół Żydem, Nie dowierzają. I niemieckim agentem tak, w końcu. Ale jest to bardzo trudne, żeby w to uwierzyć. Tak jak i w Katyń wielu jest trudno uwierzyć. I tak jak mamy bardzo dziwny twór, bardzo mało zrozumiały, jak stalinowców i prawosławnych zarazem. Też mamy taki twór. Jest takie środowisko i ci ludzie wierzą w tego Stalina absolutnie. Myślę, że póki te archiwa nie zostaną ujawnione do końca, to tak będzie. W każdym bądź razie lud poszedł swoją drogą, a ci poszli swoją drogą. Słuchajcie, są bardzo ciekawe dane. Według takich zaocznych badań zakłada się, że uczestników rewolucji zaangażowanych w te działania, w których uczestniczyli, czy to przeciwnicy pokoju z Niemcami, czyli biali, a potem bolszewików jako zdrajców od pokoju brzeskiego, mówimy tutaj o różnych środowiskach, czy to monarchiści powiązani z Niemcami jak Krasnow, mówimy tutaj o środowiskach kozackich, czy zieloni, no czy w końcu czerwoni, z opcji popierających wykorzystywanie inteligencji do działań doraźnych i wojskowych, ponad 50% oficerów byłej rosyjskiej armii służyło w Armii Czerwonej w końcu, to zawdzięczali Trockiemu, Lwowi Bronsteinowi, przeciwnikowi tego typu postępowania Dzierżyńskiemu i przede wszystkim Stalinowi i Woroszyłowowi, którzy robili odwrotnie, rozstrzeliwali tych oficerów. Przykład Sarycena. Także tych opcji było wiele, one później się wymieszają i jedna zniszczy drugą. W każdym bądź razie, nie plącząc tego coraz bardziej, powiem tylko tyle, że tylko 20% tych ludzi się z tym utożsamiało. Reszta to była kwestia, kto posiadał żywność i władzę. Nie mogłeś powiedzieć nie, bo jak nie powiedziałeś nie, to cię rozstrzelali. W najlepszym wypadku byłeś niewolnikiem w jakimś obozie koncentracyjnym. Zachowanie interwentów amerykańskich, japońskich też pozostało wiele do życzenia. No, można sobie to przeczytać w książce wydanej przez Kartę Ochotnik Polaku, który trafił do 5. Dywizji Syberyjskiej pułkownika Czumy, podporządkowanej armii Halera, która powstała w Nowo-Nikołajewsku, skończyła swoje istnienie w Irkucku, kiedy wszechrządca Syberii, admirał Kołczak, notabene zwolennik abdykacji Mikołaja II, też jak inni ruski niegenerałowie, których potem pochłonie ten żywioł, o którym oni nie zdawali sobie z niego sprawy. Wywiad niemiecki Parvus, kwestia wielkich pieniędzy zagranicznych, właśnie tych bankierów,
bardzo dziwne przerzucanie ze Stanów Zjednoczonych do Kanady Trockiego, trafienie Trockiego do Rosji, bycie zastępcą ministra wojny Borysa Sabinkowa, kiedy Korniłow chciał wprowadzić karę śmierci, porządek na froncie, żeby dalej walczyć w imieniu Francji, Anglii i Stanów Zjednoczonych. Wszystko to jest bardzo skomplikowane. Z drugiej strony niechęć rządu tymczasowego do rozmów na temat Polski, gdzie dużo lepiej się rozmawia o arystokracji polskiej, Dmowskiemu z Sazonowem, ministrem spraw zagranicznych cara, jak również z Lubomirskimi, jak również z przede wszystkim, przepraszam, z Radziwiłłami Potockimi, przepraszam, na takich cotygodniowych spotkaniach tychże arystokratów z ważnymi dostojnikami i ministrami cara Mikołaja II, który był chwiejny, jak wiemy, inny trochę niż się wszystkim wydaje, bardzo mocno wierzący, poza tym zabobonny, mocno bardzo wierzył w różnych starców, z którym się stykał, poza tym miał chorego syna na hemofilię, żona też była chora, miała problemy z chodzeniem, z inne rzeczy. Jego to wszystko przerastało. Bardzo złożona postać, nieprosta. W każdym bądź razie wszystko to no dzisiaj jest obecne w rosyjskiej filozofii i Rosja poszukuje nowej swojej drogi. Nie bez powodu, nie jest to czarny orzeł dwugłowy, taki jak się stał w latach 60., powiedzmy XVII wieku, gdzie te korony symbolizują Syberię, Kazań i Astrachań, a Święty Jerzy jest symbolem Wielkiej Rusi, czyli no, terytorium Moskwy, Moskowi, tak? I trzeba pamiętać o tym, kiedy 200 km w XVI wieku od granic Księstwa Moskiewskiego była granica Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Mścisławskim województwem na przykład bardzo blisko. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że ten biały orzeł jest innym orłem. To jest orzeł, który nawiązuje do tradycji dwóch katolickich kościołów od IV wieku, do których przybył się kłania, a katolików wschodnich, obrządku wschodniego i zachodniego rzymskich katolików, dlatego jest dwugłowy. Zdajemy sobie z tego sprawę, że te godło jest pierwotnym godłem, które oznacza dwa Rzymy, wschodni i zachodni. I dlatego w tej całej gmatwaninie, o której w tej chwili powiedziałem bardzo, bardzo ogólnie, bardzo trudno się odnaleźć Rosjanom. Proponuję internautom, którzy nie widzieli moją rozmowę z doktorem Przybyłem na temat wizerunku Polaków wśród Rosjan. Poza tym trzeba brać pod uwagę na przykład takie zjawisko, jak chociażby wczorajsze, kiedy pan Kadyrow, prezydent Czeczenii, a takich prezydentów jest kilku, na przykład Tatarstanu, na przykład Dagestanu, Baszkirii. Rosja jest bardzo zdecentralizowanym państwem, bardzo złożony jest ten system, prawie że wzorcowy, można powiedzieć, który by pewnie Ukrainę uratował i pomógłby jej. Mimo różnych ale. W każdym bądź razie prawda jest taka, że pan Kadyrow stwierdził, że z powodu obrażania uczuć religijnych zgadza się z panią Pokłońską i uważa, że film Matylda o romansie Krzesińskiej z Mikołajem II powinien być zakazany. Jest to sprawa sprzed dwóch dni, trzech. I pisze... Wziąłem jej willę, tak, w Petersburgu. No właśnie, właśnie, właśnie. Pałacyk, tak, piękny. I ja nie chcę wchodzić w sprawy wewnętrzne rosyjskie, bo wiem, że Cerkiew Prawosławna bardzo wiele przeżyła tragedii, ale prawdą jest, że monoteistyczne religie, w tym prawosławie, do którego przyznaje się 74% obywateli tego kraju, celowo zastępuje tradycję marksistowską, determinizmu. I tu, szanowni państwo, moja dygresja, ważna, za chwilę wrócimy do rozmowy. Moim zdaniem bolszewicy, naziści i neokonserwatyści, czyli neoliberałowie, czy libertyni, niczym się od siebie nie różnią. Dziękuję. Już, już jego nie okiełznasz, bo i tak rękę wysunie prawie do... Jak ojciec mój, ja wiem. Wojciechowski Krzysztof, reżyser filmowy. Urodzony 18 lutego 1939 roku, czyli jeszcze w wolnej Polsce. Warszawa, żonaty. Beata, tak? Tak. Nienalewska. Nienautorska. Nienautorska, przepraszam, to jest trochę źle odbite. Trzech synów. Tomasz urodzony 1968 rok. Lech urodzony 75. Tadeusz urodzony 1994. Studia Wydział Reżyserii Filmowej w Państwowej Szkole
teatralnej i filmowej w Łodzi, dyplom 1970 rok. Realizator filmów reklamowych, popularno-naukowych, 68-70 rok. Autor widowisk i reportaży filmów dla teatru, telewizji, lata 1970-72. Przedsiębiorstwo realizacji filmów zespołowe filmowe, reżyser filmów dokumentalnych, krótkometrażowych, fabularnych 1974-84, samodzielnych realizacji filmów dokumentalnych, reportaży dla osób prywatnych, instytucji i telewizji. No to w czasie stanu wojennego takie pierdoły też tu 1988, wypisują. Stała współpraca z programem Ekspres Reporterów 1990, nie jest napisane dalej. Ekran 1971 rok. Pierwsza nagroda festiwalu filmów jakich? Oberstein, tak? Oberhausen. Oberhausen. Nie wszystko jest Nie, nie, odbyte. To jest...